Witam wszystkich Państwa. Dzisiaj wykładowcą jest profesor Leszek Pączek i tytuł wykładu Dokąd zmierza medycyna? I jeśli chodzi o medycynę i, że tak powiem, zgodność prelegenta z tytułem wykładu, to wydaje mi się, że jest pełna, dlatego że profesor Pączek jest specjalistą w wielu dziedzinach, nawet mam tu ściągaczkę, żeby wyczytać w jakich, mianowicie specjalistą od chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii, transplantologii, geriatrii i w zakresie zdrowia publicznego, czyli jest takim lekarzem od wszystkiego i z tego, co słyszę, to bardzo bym każdemu z Państwa życzył, żeby był profesor Pączek jego lekarzem pierwszego kontaktu, a nawet drugiego kontaktu. Natomiast profesor Pączek jest tutaj związany z Warszawą. Kończył Akademię Medyczną z wyróżnieniem. Otrzymał dyplom srebrnego Esculapa, primus inter pares. I cała jego kariera naukowa związana najpierw z Akademią Medyczną, której został rektorem. I jak został rektorem Akademii Medycznej, to przemianował Akademię Medyczną na Warszawski Uniwersytet Medyczny i stąd jest w tej chwili, czy jest, stał się rektorem Uniwersytetu, czyli instytucji poważniejszej niż Akademia, mimo że chyba zmieniła się wyłącznie nazwa. I zatem więcej zmian nie było. Tak samo poza Uniwersytetem Medycznym pracował w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej i wiem, że współpracuje z licznymi kolegami poza Uniwersytetu Medycznego, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i zajmuje się nie tylko leczeniem pacjentów, ale zajmuje się również nauką medyczną. Jest w tej chwili szefem kliniki, której pełna nazwa chyba jest chorób wewnętrznych, transplantatologii i immunologii, która się mieści w Warszawie, w tym kompleksie w okolicy Nowogrodzkiej i Lindleya. Do czego ta medycyna nas doprowadzi? Jak czytelnicy gazet zapewne spotykają się z wieloma informacjami, że mamy rozmaite nowe trendy w medycynie, które często wyglądają, te najbardziej popularne czy popularyzowane przez gazety raczej wyglądają na jakąś szarlatanerię, natomiast rozumiem, że to nie będzie tematem wykładu, tylko będzie perspektywa tej prawdziwej medycyny, która zasługuje na pełne zaufanie. Bardzo proszę, panie profesorze. Panie profesorze, magnificencjo, szanowne panie, szanowni panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie i za okazję wypowiedzenia do państwa takiego seminarium, wykładu na temat dokąd zmierza medycyna. Mam przyjemność drugi raz tutaj występować. Rzeczywiście, kiedy była inauguracja, mieliśmy inaugurację wspólną z Uniwersytetem Warszawskim w 2008 roku. Pozazdrościłem Uniwersytetowi i rzeczywiście za mojej kadencji zmieniliśmy nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Także z tej mównicy wygłaszałem wtedy przemówienie inauguracyjne. Ale dzisiaj temat jest dokąd zmierza medycyna i myślę, że od razu bym do niego przeszedł. I chcę powiedzieć, że mam dużą tremę, dlatego że pierwszy raz moje dorosłe córki wysłuchają, jak ja wygłaszam wykład. Wobec tego ciekawy jestem, jak one mnie potem ocenią. Ale również zdanie państwa jest dla mnie jak najbardziej istotne. Teraz dokąd zmierza medycyna? Ja sobie tak stanę, bo chyba będzie lepiej wtedy.
Zacznijmy od definicji. Jeżeli weźmiemy wielki słownik czy wielką encyklopedię 13-tomową medycyna, nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania chorobom. Tak mówi encyklopedia 13-tomowa. Jest pewien kłopot. Brakuje definicji słowa choroba i w całej tej encyklopedii nie ma tego słowa. W angielskich encyklopediach też nie ma słowa disease i wyjaśnienia, co ono znaczy. Dlatego przyjmujemy słowo disease intuicyjnie i nie zamierzam w ten temat bardziej wchodzić. Każdy poważny wykład musi zacząć się od historii, bo inaczej jest niepoważnym wykładem, więc ja tak samo zrobię. Jeżeli chodzi o historię, to oczywiście wszyscy wiemy, że był Eskulap, Asklepios, półbóg, jego ojcem był Apolin, miał żonę, dzieci, ale to, co jest ważne i wszystko jest tutaj ważne, natomiast to, że nauczony był przez te medycyny przez centaurona, czy centaura Chirona i kiedy leczył, wszystko było w porządku, kiedy wskrzesił pierwszego swojego chorego, to był Hipolit, Zeus uznał, że to już za dużo, zabił Eskulapa i skierował go do gwiazdozbioru wężownika. Stąd ten wąż na kiju, czy na lasce, jak ktoś woli, to jest właśnie ten węż, to jest gwiazdozbiór. To nie jest to, że potem węże były w szpitalach. Amerykanie pozazdrościli, że to jest tylko jeden wąż, więc uznali, że powinny być dwa. Wobec tego wzięli Caduceusz, czyli są dwa węże na kiju. To nie jest pomyłka, oni zupełnie świadomie to zrobili. Ja też za chwilę do tego jeszcze wrócę. Ale przesłanie z tego jest bardzo ważne. Lekarz leczy, ale nie wskrzesza umarłych. Mówiąc krótko, górną granicę naszych możliwości mamy bardzo precyzyjnie określoną. No i teraz historia. Wszyscy wiedzą o Hipokratesie, ale w tym samym, dlaczego Hipokrates był taki ważny? Zwrócił uwagę na środowisko. Ja kilkakrotnie do tego się odwołam. Potem był Galen, po raz pierwszy zaczął leczyć. Medycyna zaczęła się tak naprawdę w XVI wieku od Paracelsusa, nazwa myląca. To był Niemiec von Hohenheim, który w tym samym czasie co Luther i Calvin działał w Niemczech, akurat on działał w Szwajcarii, tak jak Calvin. I Paracelsus powiedział bardzo znamienne słowa, że człowiek jest fragmentem mikrokosmosu. To w pierwszej chwili, znaczy makrokosmosu, to w pierwszej chwili niewiele znaczy, ale co to oznacza? Oznacza to, że reakcja przeprowadzona w probówce i ta sama reakcja przeprowadzona w człowieku jest tą samą reakcją. Zaczęło się poszukiwanie mechanizmów, które prowadzą do choroby. Potem pojawił się Vesalius, to jest 1543 rok, zaczęła się anatomia. Nie będę dalej przelatywał tego, co się dalej działo. I chcę powiedzieć tyle, że to, że anatomia, to wcale nie oznacza, że ten proces się skończył. Ten proces trwa nadal. Ja za chwilę Państwu pokażę, że my wcale nie znamy budowy anatomicznej człowieka. Może jest 2013 rok. Ja się nie przejęzyczyłem, zaraz to pokażę, co mam na myśli. Potem kolejne instytucje, 45 rok, zdrowie publiczne, bardzo ważne. Też do tego odwołam się. Przeszczepy narządu, terapia genowa ma już historię u ludzi ponad 20-letnią. Genom człowieka. Proteom człowieka będzie opisany w 2020 roku, jeżeli dobrze pójdzie, być może trochę później. To jest długość życia. Musi być coś optymistycznego, więc zaczynamy od rzeczy optymistycznych. To jest długość życia ludzi. 1850-2010, trochę się rozmawiało przy skanie, przepraszam. Zobaczcie Państwo, stały ciąg. Łatwo się domyśleć, że to były wojny światowe, kiedy ta długość się zmniejszała. 3 miesiące rocznie wydłuża się długość życia od 1850 roku. To oczywiście dotyczy krajów rozwiniętych i proszę zobaczyć, tu już sięgamy, tu jest 80, 85, 90, zaczynamy wchodzić w taki zakres średnich. Bardzo ciekawe, jak to przeźrocze powstało i te wyniki. One mają dopiero 5-letnią historię. W 2008 roku 100 Niemców, i nie tylko, potem się dołączyły inne kraje, cały program powstał, przewertowali księgi parafialne, urodziny, zgon i dopiero na podstawie tysięcy danych wytworzono te materiały. Nikt się tego nie spodziewał, że tak to wygląda. Były dane krótkotrwałe sprzed okresów powiedzmy 20, 30, 40 lat. Tutaj mamy wyraźnie, jak to wygląda od 1850 roku. Ale co się wydarzyło? To znaczy od razu druga informacja, która się dzieje teraz. Wróciliśmy do czasów teraźniejszych. Cały czas, jeżeli Państwo otwieracie gazety, prasę i tak dalej, jesteście straszeni i wszyscy Was straszą, ile to chorób jest, jak tych chorób jest dużo, choroby cywilizacyjne. I zobaczmy, jak to wygląda. Co się wydarzyło w 2000 roku? Ja go nazwam paradoksem 2010. Opisałem go wtedy w prasie.
na czym polega sprawa? W 2010 roku, znaczy w 2000 roku, bo to powiem, zmieniono definicję zawału serca, cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płucnej i niewydolności nerek. Zmieniono definicję. Najprościej będzie to pokazać na przykładzie cukrzycy. Do 2000 roku cukrzyca była rozpoznawana, jak chory miał dwa razy poziom cukru 140 mg przed śniadaniem. Po 2000 roku 126. Jednego dnia po zmianie definicji 50 milionów ludzi na świecie zachorowało na cukrzycę. Skąd to się bierze? Bardzo prosty. Rozkład każdej zmiennej w populacji. Oczywiście to jest rozkład Gaussa. On nie jest w populacji tak idealny, jest skośny i tak dalej, i tak dalej. Z grubsza jest tak, jak tutaj narysowane. Jeżeli przyjmiemy definicję, na przykład, że to jest 140, to tylko ci w szarym polu będą chorzy. Jak przesuniemy bardziej w lewo, to szare pole się zwiększa. Dlaczego to pokazuje? Bo cały czas są dyskusje, czy tych krzywych nie przesuwać. Chorych może ubyć 50 milionów i przybyć 50 milionów jednego dnia. Jak się zmieniają choroby? To jest bardzo ważne, bo choroby się bardzo zmieniły. Podręczniki sprzed 50 lat nie dlatego są nieważne, bo te choroby są inaczej opisywane, inaczej leczone. Mamy zupełnie jak gdyby przekrój chorób inny. To są choroby lata 50., 2000 po kolei. Choroby zakaźne. Świnka, odra, gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby typu A. Wszystkie inne choroby, właściwie gwałtownie jest obniżony ten poziom. Wynika to z bardzo wielu spraw, nie tylko szczepień, z bardzo wielu różnych innych. Oczywiście mówimy o Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdybym tutaj włożył Afrykę, to by pojawiła się malaria i HIV i wtedy oczywiście te wykresy wyglądają zupełnie inaczej. Ale nagle się pojawiły choroby, których w latach 50., 60. praktycznie nie było. Może ich nie umieliśmy rozpoznawać, ale chyba wygląda na to, że ich po prostu nie było. Są to takie choroby jak SM, czyli sklerozis multiplex, cukrzyca typu pierwszego, astma, choroba Crohna i inne choroby, inflammatory bowel disease. Mówiąc krótko, choroby z kręgu immunologicznych czy autoimmunologicznych. Czy można powiedzieć, zamieniliśmy siekierkę na kijek. Nie mamy infekcji, za to mamy choroby układu immunologicznego, które należy zupełnie inaczej leczyć, które są zupełnie czym innym i inaczej przebiegają. Między nimi istnieje ścisły związek, ale to nie jest temat dzisiejszego wykładu, żeby o tym opowiadać. I teraz przechodzimy do tego, czego część z Państwa się spodziewało, że o tym będę mówił, więc muszę o tym powiedzieć i chcę. To znaczy o tych wszystkich tak zwanych omikach, czyli tego, co się ostatnio wydarzyło w ciągu ostatnich 10-20 lat. Mamy genomics, transkryptomics, proteomics i phenomics. Czyli opisujemy geny, regulacje genów, jakie powstały białka i phenomics to jest nowe określenie dla określenia konkretnych ludzi, czyli medycyna tak naprawdę. Weszliśmy w medycynę, wykorzystaliśmy wszystko, co tam było wcześniej i powstał nam opis człowieka wykorzystaniem tych wszystkich technik badawczych i tego, co z tych technik badawczych określiliśmy. To, co będę chciał Państwu pokazać teraz i przedstawić, podzieliłem jak gdyby na trzy części. To znaczy problemy wieku dziecięcego przyjąłem w wieku 18 lat za jak gdyby ten okres taki dziecięcy. Potem choroby nazwałem je klasyczne 18, 65, 70, 80. To jest dyskusja, jak to zrobimy. I potem to, co jest po 65 roku życia, nazwałem to geriatrią. Mniej więcej w takim cyklu będę to opowiadał, chociaż oczywiście będzie to ulegało pewnym zaburzeniom. No i teraz wracając do tych genomiki, proteomiki, fenomiki i tam transkryptomiki. DNA przepisuje się na RNA regulacyjne po drodze, białka ulegają całemu szeregowi różnych modyfikacji i na koniec mamy efekt. Jak coś tu się po drodze cokolwiek popsuje, to wtedy lekarz przychodzi i diagnozuje, czasem leczy. Co mamy w grudniu 2013 roku? Mamy opisanych 16 705 białek, tyle jest w katalogu, z mutacjami prawie milion. One są w katalogu, możemy dokładnie powiedzieć, nazwać to białko, znaleźć, gdzie ono tam jest, z którego genu pochodzi. Dokładnie nie można policzyć genów z różnych względów, ale ich jest około 25 tysięcy, czyli jak gdyby zaczynamy, pojawia się nam atlas człowieka. Ale co jest ważne? Ważne jest to, że Human Proteome Project, czyli stworzenie białka, znaczy atlasu wszystkich białek, zakończy się w 2020 roku. Tylko w zeszłym roku opisano 101 białek, których do tej pory nikt nie znał, nie wiedział, że one w ogóle są i dopiero teraz określa się ich funkcje. Czyli mówiąc krótko, cały czas jesteśmy na etapie poznawania
i budowania struktury człowieka. Oczywiście Vesalius opisał, że człowiek ma wątroby, płuca i takie tam różne narządy. Potem szliśmy coraz głębiej w dół, potem się pojawiły tkanki. Co się dzieje wewnątrz komórki, będziemy znali w 2020 roku. Jakie to ma znaczenie? Zaraz właśnie o tym sobie porozmawiamy. To jest, może trudno to zanotować, ale to jest mniej więcej obraz szlaków biochemicznych człowieka w komórce. I oczywiście pokazuje to nie dlatego, że pokazać, że to jest trudne i skomplikowane. Pokazuje, żeby jak gdyby uzmysłowić nam, że w każdym miejscu może być błąd. Każdy taki maleńki punkcik może być z błędem i jak pojawi się błąd, może się pojawić choroba. I o tym za chwilę będziemy rozmawiali. Gdyby ktoś był zainteresowany, może sobie poszukać w bazach, to jest dostępne dla każdego, wrócić do domu, otworzyć komputer, wklepać odpowiednie adresy i sobie te wszystkie szlaki śledzić, zobaczyć, co się dzieje lub co się nie dzieje. Także to można sobie spokojnie robić. Pojawiło się określenie systems biology, czyli to, czym zajmują się w tej chwili naukowcy w instytutach badawczych, czyli już nie komórka jedna i nie jeden proces, tylko te wszystkie albo wiele z tego, co wcześniej było na tym obrazku narysowane, czyli to, co my w medycynie nazywamy molecular pathophysiology czy pathology. I teraz pomalutku zaczynamy robić takie dygresje w stronę medycyny, czyli leczenia ludzi zgodnie z definicją, która była na drugim przeźroczu. Otóż jeżeli weźmiemy w grudniu tego roku hasło, wklepiemy sobie w PubMed na przykład gene therapy, to w PubMedzie jest 207 747 publikacji. Samych przeglądowych publikacji, to co czwarta publikacja jest przeglądowa. Każdy coś na ten temat wie, a jak nie wie, to i tak chce coś powiedzieć. Wobec tego tych publikacji jest naprawdę dużo. Ja już nie mówię o tym, że się pojawia genomic medicine, czyli spersonalizowana medycyna, czyli szukamy i opisujemy geny pacjenta po to, żeby dobrać odpowiednie leczenie. Ten wątek dzisiaj pomijam, ale on jest bardzo ważny i będzie bardzo rozwijany w najbliższym czasie. Ale wróćmy znowu do gene therapy. Jeżeli wejdziemy na stronę clinicaltrial.gov, czyli oficjalna strona, gdzie musi być zarejestrowanie badanie kliniczne, żeby w przyszłości było uznane jako takie, z którego wniosków można korzystać i leczyć ludzi. To jest tam 3000 badań w różnej fazie rozwojowej i tych badań gwałtownie przybywa w tej chwili. Ale sięgnijmy znowu troszkę do historii i trzy czy cztery slajdy dygresji, która troszkę nas jak gdyby ostudzi, bo powinienem być entuzjastą, a teraz będę studził. Otóż do przekazania tego genu zwykle stosujemy różnego typu wektory, czyli czynniki, które muszą ten gen wprowadzić do komórki. To jest jedna rzecz. I kiedy w 1987 roku, to była pierwsza praca w New England Journal of Medicine, zobaczcie Państwo, czyli to jest w ogóle pismo medyczne, kliniczne, gdzie w ogóle się doświadczeń na zwierzętach nie pokazuje, przed wieloma laty, okazało się, że jak myszce z cukrzycą wprowadzono fibroblasty z wprowadzonym genem dla insuliny, to ta myszka nie przeżywała 12 godzin. Na czym polegał problem? Miała hyperinsulinizm, produkowała insulinę w sposób niekontrolowany. Bo gen dla insuliny, dwa egzony, mały, to jest tam razem proinsulina, to jest 80 par aminokwasów, nie jest to duży problem i wprowadzenie tego genu nie jest problemem. Natomiast problemy są dwa. Pierwszy problem to jest promotor. I promotor insuliny to jest kilkanaście miejsc na genomie, które regulują ekspresję tego genu. Wobec tego jakakolwiek zaburzenie na tym etapie powoduje, że insulina jest produkowana stale. Jest drugi problem. Białka produkowane w jądrze muszą przejść przez cały cykl takiego dojrzewania. To, co na tam jednym obrazku było narysowane. Wycinane są całe fragmenty, doklejane są fragmenty. Jest to metylowane, oksydowane, glikowane. Tysiąc rzeczy się tam dzieje. I to się musi odbyć wewnątrz komórki. To na końcu białko jest w odpowiedni sposób spreparowane. Nie wystarczy, że ma sekwencję właściwą. Musi być specjalnie spreparowane. I te systemy, nazwijmy to preparujące, są w komórkach beta w przypadku cukrzycy, bo teraz się dużo mówi o tym, że będzie terapia genowa cukrzycy, wymagane są specjalne enzymy proteolityczne, które są swoiste dla komórek beta. Wprowadzone do fibroblasta, czy wprowadzone do innej komórki hepatocyta, bo to jest najczęściej stosowane, furyna jest zupełnie w innym miejscu przecina, znaczy w podobnym, ale w innym. Wobec tego nas dochodzi do wielu zmian, a inne komórki w ogóle nie mają tego systemu enzymatycznego w środku i proinsulina jako proinsulina, a nie insulina jest wydzielana. Wobec tego to dotyczy praktycznie wszystkich białek. Nie zawsze problem polega na zaburzeniu syntezy
i od spisania z matrycy DNA, ale polega na dojrzewaniu i przechodzenia kolejnych etapów. Mukowiscydoza też na tym polega, że białko źle przechodzi, a nie to, że jest źle produkowane. No więc troszkę o bioinżynierii, inżynierii tkankowej i na te tematy, ale ja właściwie bardziej ograniczę się do przeszczepiania komórek i leczenia za pomocą komórek. Stem cells, o tym jest wielka dyskusja, wiele się o tym słyszy, mówi, ciągle będzie terapia komórkami macierzystymi, bo to o tym rozmawiamy. Trzeba zwrócić uwagę, że poza embrionalnymi, które są tutaj na górze, są całe szeregi linii tych komórek i jest, na różnym etapie te komórki można z człowieka pozyskiwać. Teraz jest modne pozyskiwanie z tkanki tłuszczowej, jest nawet dyskusja, nawet tam Polacy są w to zamieszani, czy są takie małe komórki, czy ich nie ma. To jest jak gdyby oddzielna sprawa, natomiast jeżeli weźmiemy na samym dole te komórki tutaj, mesenchymal stem cell, czyli komórki macierzyste pnia, takie już bardzo proste, już troszkę zróżnicowane i na nich jest bardzo dużo badań zrobionych, a zaraz pokażę, dlaczego chciałbym o tych komórkach coś powiedzieć. Otóż koncepcja była taka, że można do chorego narządu przeszczepić i te komórki zastąpią chore tkanki albo wyregenerują miejsce uszkodzone. I to jest przykład, jak dobra koncepcja nie sprawdziła się w złym doświadczeniu. To znaczy doświadczenie było sprawdzające to, co się wydarzyło. Szczurowi z chorą nerką podano do tętniczo, do nerki komórki macierzyste z zamiarem takim, że miały wyregenerować kłębuszek nerkowy. No to nie widać, to jest kłębuszek nerkowy, ale to jest kłębuszek nerkowy, tylko pojawiły się takie dziwne struktury. Jak te struktury zabarwiono, to okazało się, że te struktury to jest nic innego jak tkanki, jak to jest krople tłuszczu. Co chcę powiedzieć tym i co nie ja powiedziałam, ale autorzy tego doświadczenia i kolejni. Komórki macierzyste nie bardzo wiedzą, w co się mają różnicować. My chcemy, żeby się różnicowały w komórki nerwowe, wątrobowe, trzustki, jakie tam byśmy sobie nie chcieli, tylko że komórka nie ma nanomózgu i nie wie, że ma to zrobić. I przekształca się w taką komórkę, w której jest jej wygodniej. Wobec tego akurat te przekształciły się w adipocyty i przekształcenie tych komórek, czy nakierowanie w tym kierunku, jak my byśmy chcieli i życzyli sobie, jest bardzo trudne. Wiele zespołów badawczych tym się zajmuje. Jak to zrobić, żeby te komórki nie jak gdyby zwyrodniały po przeszczepieniu? Wcale to nie jest bagatelne, ale na chwilę jeszcze co się robi, jakie są rejestracje w tej chwili. Więc można już w tej chwili Food and Drug Administration, czyli instytucja, która w Stanach Zjednoczonych rejestruje produkty lecznicze, środki lecznicze i lekarstwa, zarejestrowała. Można kupić skórę, w sklepie, ale w firmie farmaceutycznej, która taką skórę wyprodukuje. To jest szalenie istotne dla każdego chorego poparzonego albo który miał dużą operację plastyczną, gdzie trzeba mu tę skórę zastąpić. To jest oczywiste. Teraz pojawiają się ścięgna, które można kupić jak gdyby na raty. Można kupić scaffold, potem można dokupić komórki, można przeszczepić ścięgno, dolać tam komórek, zaczekać i to się teoretycznie powinno wyregenerować. No i taka jak gdyby jest technika, to działa lepiej i gorzej, ale taka jest metodologia działania. Można hodować małe naczynia krwionośne, pęcherz moczowy, można stosować komórki różnych narządów, podawać je do uszkodzonego narządu po to z zamiarem, żeby one regenerowały w tym kierunku, w którym my chcemy, ale jeszcze raz podkreślam, te komórki nie zawsze o tym wiedzą, że my tego chcemy. Bo problem w ogóle opisano bardzo dokładnie właśnie na podstawie badania komórek w 2007 roku, tak naprawdę po raz pierwszy zbiorczo, kiedy napisano, że wszystkie mechanizmy naprawcze, nie mówimy o przeszczepianiu w tej chwili, chory ma chorobę, uraz, uszkodzenie czegoś i trzeba to naprawić. Dzieją się na zasadzie mechanizmu trade-off, wymieniamy coś za coś, handel wymienny. Ja do tego trade-off jeszcze dwa razy będę nawiązywał, także to za chwilę do tego wrócimy. I wszystko, żeby naprawić, musi przebiegać w taki oto sposób, że muszą tak, pojawiają się komórki macierzyste, jest przewlekłe zapalenie, które ma, czy ostre, które ma uprzątnąć ten bałagan, który powstał w chorym narządzie, ale on może włóknieć i muszą powstać nowe naczynia, żeby to wszystko, co tam się regeneruje, miało nowe naczynia. Komórki macierzyste, które szybko się mnożą, włóknienie i zapalenie oraz nowe naczynia, to nic innego, jak opowiedziałem Państwu, o nowotworzeniu, czyli tworzeniu nowotworów. I rzeczywiście ta terapia, każda terapia komórkowa obarczona jest tym, że te komórki bardzo łatwo wymykają się spod kontroli tej, której byśmy sobie życzyli i pojawiają się wtedy komórki nowotworowe. Czy rozrost nowotworowy może się pojawić.
Teraz, jak powiedziałem, pokazałem taki wykres skomplikowany dosyć, jak to te procesy biochemiczne w człowieku przebiegały w jego komórce, ale teraz już takiej czystej medycyny przejdziemy, takiej medycyny. Czyli orphan diseases, choroba sieroca, mało o tym mówimy do tej pory, ale teraz będziemy bardzo dużo o tym mówili, nie dlatego, że ja o tym powiem, tylko zaraz Państwu pokażę dlaczego. Otóż stan na 2013 rok, choroby rzadkie, jest ich około 7 tysięcy na liście. 7 tysięcy nowych, żaden lekarz się tego nie nauczy, nawet dym, jak się długo uczył. Definicja w Europie jest inna i w Stanach jest inna. W Europie 1 na 5 tysięcy, nie częściej ta choroba ma się pojawiać niż nas na 5 tysięcy. Amerykanie mówią 6-8 tysięcy, mają inne kryterium. Nie może być więcej niż 200 tysięcy chorych z daną chorobą. To jest wtedy choroba sieroca w Stanach Zjednoczonych. Populacja się zmienia, stąd zmieniają się te proporcje. Ale czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że w Europie jest 30 milionów, a w Stanach 25 milionów ludzi z orphan disease, z rzadką chorobą, jest 55 milionów ludzi. Oczywiście w związku z tym, że tych chorób jest dużo, to znaczy każdy może być tak, że na przykład w Kanadzie opisano 15 chorych z chorobą X. I to jest, jak gdyby ci chorzy są zidentyfikowani, wiadomo o co chodzi. I teraz dochodzimy do rzeczy krytycznej. Po pierwsze zdiagnozować, określić, na ile ta choroba jest ważna, co z nią należy robić i być może trzeba te choroby leczyć. Załóżmy, że podać lek. I od razu widzimy, na czym polegają problemy. Otóż w Stanach Zjednoczonych jest 400 leków dla tych 7 tysięcy różnych chorób, w Europie jest 70, ale co życie wymogło? I pierwsi byli Amerykanie, którzy w 1983 roku wprowadzili The Orphan Disease Act, który wielokrotnie tam pojawia się słowo flexibility. Normalnie lek przechodzi bardzo ścisły rygor badawczy, bardzo precyzyjny, ścisły, bardzo kosztowny. Tutaj się pojawia słowo flexibility. I to flexibility i te przepisy prawne, to jest bardzo ważne. Bez tego przepisu prawnego nic by nie można było zrobić. Pojawiło się 1000 orphan designated, nazywa się określenie orphan designation, czyli OD. Lek, który ma te dwie literki, może być stosowany do konkretnej choroby z konkretnym zastosowaniem, ale my stosując go musimy wiedzieć jedną rzecz. On jest mało sprawdzony, mało testowany, jest to niebezpieczne użycie leku, ale do wyboru mamy nic albo ten lek, o którym wcale dużo nie wiemy. Wyjątkowo niekomfortowa sytuacja dla lekarza, ale dla pacjenta jeszcze gorsza. Co Amerykanie zrobili dalej? Więc jak powiedziałem, w 1983 roku 200 organizacji, te wszystkie stowarzyszenia rodzin, które w Polsce też działają różnego typu fundacje i tak dalej, zjednoczyły się. Mogą działać zresztą, jeżeli mają skutecznie działać, tylko w ramach tego właśnie NORD-u, czyli National Organization for Rare Disorders. Już mówiłem o tym w 1983 roku. Powstał akt, czyli przepisy prawne i od 2012 roku, czyli w zeszłym roku Food and Drug Administration ich spowodowało nowe akty prawne, które umożliwiają wprowadzania na rynek nowych leków. Przykładowo w zeszłym roku, 2012, właśnie jak tylko wprowadzono tę rejestrację, zarejestrowano 16 nowych leków. Jakie to ma znaczenie? Nasi chorzy będą chcieli te leki dostać. Koszt na przykład ekulizumabu jest 100 tysięcy dolarów rocznie. 10 lat leczenia, $1 milion jednego chorego. Kanada też rozpoznała problem mniej więcej w tym samym czasie, ale trochę później. Oni zrobili coś, nazywa się FORGE Canada, Finding of Rare Disease Genes in Canada. Zaczęto w 2011 roku, ta instytucja zaczęła funkcjonować. Określono, że jest 500 000 ludzi w tym wieku, 500 000 Kanadyjczyków ma rzadką chorobę, która być może wymaga leczenia. Nie wszystkie wymagają leczenia, jak się łatwo domyśleć. Kanadyjczycy na poziomie rządu wybrali 350 chorób. Z tych 350 wytypowali, że 100 jest leczalnych albo coś z nimi można zrobić. Wypisali listę chorób i genów przypisanych, do których są choroby, do których może się zgłosić Instytut Badawczy, Wydział Lekarski czy jakaś inna instytucja i powiedzieć, ja tę chorobę rozpracuję. Dostaję środki, rozpracowuję chorobę, na końcu ma się pojawić lek, który potem będzie sprowadzany na przykład do Polski, sprzedawany i zwrócą się te projekty wielokrotnie. To są choroby ultrarzadkie. Pojawiło się, już teraz nie wystarczy rzadkie, są ultrarzadkie. Czyli takie, które występują z częstością na przykład 0,1 na milion, czyli co 10 milionów jeden chory jest. 3 chorych w Polsce, czy 4.
I to już jest jak gdyby ilość tych chorób, proszę zobaczyć, jak się gwałtownie zwiększa, ich rozpoznawanie. Jest to proste, to znaczy jeżeli mamy genom, jeżeli mamy białko, jeżeli wytypujemy szlak, jeżeli domyślamy się po objawach, co się może wydarzyć, to logicznie jest proste, oczywiście jest to bardzo trudne, ale można sobie, wiedząc, czego szukamy, zadać pytania. Jak się przesieje 10 tysięcy ludzi czy chorych, to nagle się okazuje, że jeden taki się trafi i to wystarczy, żeby chorobę można było definiować. Także jest to olbrzymie wyzwanie logistyczne i olbrzymi problem. Ten, kto pierwszy znajdzie taki gen, białko i do tego na przykład bloker czy lek zastępujący, patentuje i jest jak gdyby panem życia i śmierci w danej chorobie przez następne 10 albo 20 lat. Gdybyśmy wzięli Polskę, 38 milionów, to tylko choroby rzadkie i ultrarzadkie. Mamy 1213 chorych, którzy mają 220 różnych chorób. My nawet ich nie rozpoznamy. Ja nie podejmę się i pewnie nikt tu na sali z lekarza, jest tu wielu znakomitych lekarzy, nie byłby w stanie tego zrobić. Widzicie Państwo, jakie się pojawiło wyzwanie. Właściwie trudno powiedzieć, jak do tego wyzwania podejść, żeby załatwić je prawidłowo. Diagnostyka laboratoryjna. Schodzimy bardziej na ziemię. Tam też byliśmy na ziemi, ale teraz jeszcze bardziej schodzimy na ziemię. Czyli nowe metody diagnostyczne, na co nam pozwalają. To też Amerykanie zrobili takie badanie, zastosowali, oni zbierają próbki w wielu szpitalach od każdego chorego i trzymają w lodówce. Jeżeli coś się wydarzy albo na przykład po 10 latach mogą wyjąć te próbki i wyjmują ich 10 tysięcy, bo 100 tysięcy chorych przeszło przez ten szpital i są w stanie robić różne duże analizy, retrospektywnie analizując to, co było 10 czy 20 lat temu. Wychodzi bardzo dużo ciekawych rzeczy. To znaczy my w tej chwili, jeżeli to jest rozpoznanie tocznia układowego trzewnego w tym miejscu, to okazuje się, że 5 lat wcześniej tak naprawdę robiąc dobre badania byśmy byli w stanie wykryć chorego, który będzie po 5 latach miał toczeń układowy trzewny. I pytanie jest dla mnie bardzo trudne do odpowiedzi. Co ja z takim człowiekiem mam zrobić, jak go tu znajdę za wcześnie, te 5 lat wcześniej? Jak przyjdzie chory, to ja wiem, mam napisane w książce, co mam robić. W Google'ach sobie znajdę, nie jest to problem. Natomiast co ja tutaj mam robić, to nie wiem, do jakiego stopnia leczyć, jak intensywnie, jakimi lekami, czy w ogóle leczyć i tak dalej, i tak dalej. I w żadnym podręczniku nie znajdziecie Państwo informacji, co z takim człowiekiem należy robić. To nie dotyczy tylko tocznia, to dotyczy całego szeregu innych chorób, gdzie my nagle, często przypadkowo albo nieprzypadkowo, znajdujemy coś, co mówi nam o tym, co się wydarzy w ciągu następnych lat. Czyli mówiąc krótko, nauczyliśmy się, że to, co jest w książkach, jeżeli to jest krzywa czasowa jak gdyby, to akurat dotyczy chorób autoimmunologicznych, to czerwone to są objawy kliniczne. Chory jest u lekarza, jest w szpitalu, natomiast on często 5, 10 czy 15 lat wcześniej chodzi po lekarzach, mówi, że się źle czuje. My nie możemy znaleźć choroby, jak dobrego pytania nie zadamy, ale on już jest chory te wiele lat wcześniej. To jest, zaczynamy mówić o tym, co będzie medycyna robiła w najbliższych latach. Musi ten problem rozwiązać. Jak? Zobaczymy. Teraz przechodzimy do wieku dojrzałego, już młodzieńca mamy za sobą. Idziemy dalej. I to jest badanie, slajd pożyczony od profesora Zdrojskiego. Rozkład w 2011 roku różnych chorób. Nadciśnienie, hypercholesterolemia, palenie papierosów, cukrzyca, otyłość. Ja nie zamierzam, zobaczcie Państwo liczby, ile w Polsce, gdzie te 40 niecałe milionów ludzi mieszka, ilu jest teoretycznie chorych, ale tak jak wam Państwu powiedziałam, lekarze przesadzają te definicje hypercholesterolemii, każdy jest chory. To tak też nie należy na to patrzeć. Ale skupmy się na takiej chorobie bardziej konkretnej, cukrzycy i sobie parę zdań o cukrzycy pomówmy. To jest bardzo ciekawe przeźrocze, które znamy od 15 lat. Bo 15 lat temu to opublikowano. To jest zdrowy kłębuszek nerkowy, tak on wygląda. Ten kłębuszek 10 lat temu, no nie konkretny ten, bo ten już jest wyjęty z nerki, biopsyjnie, 10 lat temu ta kobieta miała cukrzycę, znaczy cały czas ma cukrzycę i doszło do uszkodzenia nerek. Te złogi są niepotrzebne, ich nie powinno być. My je nazywamy złogami szklistymi, zespół Kimmel-Stevenson, nas jest pełno, ale tego nie powinno być. Tej chorej przeszczepiono trzustkę, po 10 latach trzustka nerka wygląda w ten sposób. Cofnęły się objawy. To jest rzecz, która się trochę zmieniła kilka lat temu, ale ja to przedstawiłem na tym przeźroczu. Jeszcze przed II wojną światową uważano, że każda cukrzyca kończy się w 100% powikłaniami, tam z listy, których jest ileś. 76 rok połowa chorych ma powikłania.
2000 rok przy prawidłowym leczeniu 7% ma powikłania. Co będzie za chwilę? Zobaczymy. Ale co chcę pokazać? My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z chorym stanie, jeżeli go weźmiemy, zrobimy mu dokładne badania, będziemy go dokładnie leczyli, według tego samego schematu, według tych samych metod, ten sam ośrodek, wszystko to samo, mogą się wydarzyć trzy rzeczy. Prawie w każdej chorobie. Trzymam się tej cukrzycy, bo akurat ona mi tutaj, żeby był pewien ciąg logiczny. To są chorzy, których 10 lub 12 lat obserwowano, którzy mieli niewielką albuminurię i cukrzycę i to jest czynność ich nerek. Czynność nerek jest prawidłowa w tej grupie. W tej trochę się pogarsza i po 10 latach jest gorsza, ale postępowanie jest wolne. Jak tak dalej będzie, to on sobie jeszcze 15 lat z tymi nerkami pożyje. Ale jest kilkoro chorych, którzy straciło nerki. Ci sami, nie byliśmy w stanie wyróżnić, którzy chorzy na tym etapie, do której grupy się jak gdyby zapiszą. My tego nie wiemy w tej chwili. Szukamy tego, jak to jest i sięgamy do genów, proteomik i różnych innych rzeczy. Ale to tylko pokazuje, że definicja na przykład cukrzycy, prosta definicja, którą znamy, wcale nie oznacza, że tam nie ma podtypów choroby. Tam są podtypy, podgrupy, różny inny przebieg i musimy to odróżnić, żeby być może tych chorych inaczej leczyć. To pokazuje jako sukces terapeutyczny. Ci, co Państwa dobrze widzą, to nie wygląda bardzo zachęcająco. Chory z cukrzycą kupił nowe buty, tu go uwierało, poszedł do lekarza, lekarz go położył do szpitala. To jest Joslin Diabetes Center, referencyjny ośrodek leczenia cukrzycy w świecie. Najstarszy, najlepszy. Chory trafił do najlepszego doktora, jaki sobie można wyobrazić. Publikacja New England Journal of Medicine, koniec listopada tego roku. I pokazują tę ilustrację jako przykład, co należy robić, żeby dobrze leczyć. Co się dzieje w 10 dobie? No widzicie Państwo, nie wygląda to ciekawie. Po kolejnych miesiącach wyleczono. Dlaczego to przeźrocze pokazuje? Otóż, żeby nam wszystkim, i tu wracam do czegoś, co na koniec mi będzie bardzo potrzebne, potrzebny jest wątek edukacyjny. Chory musi wiedzieć, co go czeka, co go spotka, co z nim robimy i nie zawsze wyleczymy chorego w 24 godziny. Byśmy bardzo chcieli, ale nie zawsze. Amputacje, jak już o tej cukrzycy, to troszkę o Polsce teraz znowu, jesteśmy w Polsce. W Polsce amputuje się 4598 amputacji kończyn dolnych jest z powodu cukrzycy łącznie, co daje nam 12 na 100 tysięcy mieszkańców niechorych z cukrzycą. W innych krajach jest ten odsetek trochę inny. To jest nasz, lekarzy, dramat, ale nie tylko, bo pacjentów w pierwszej kolejności. Ale to dotyczy całego szeregu innych spraw organizacyjnych, które są z tym związane. Tak jak po bitwie po Waterloo. 45 kompanii ludzi ma obciętą nogę z powodu cukrzycy rocznie. Uparty będę przy cukrzycy, bo to jak gdyby jeden ciąg, żeby był, ale zaraz Państwu pokażę tutaj trzy rzeczy mi z tego przeźrocza są potrzebne i też na końcu się do nich odwołam. 2012 rok, porządne pismo, bardzo dobra, duża analiza. I chcę pokazać tak, jaki jest wpływ wykształcenia na występowanie śmiertelności jako najbardziej twardego, my to nazywamy twarde punkty końcowe, tak nieładnie, ale jakie my, czyli efektów leczenia. Okazuje się, że pacjenci, którzy mają wyższe wykształcenie, mają mniejsze ryzyko śmierci i powikłań występujących w czasie leczenia. Nawet to jest bardziej wyrażone niż to, że są bogatymi ludźmi. Bogaci też mają lepiej. Mają mniejszą częstość powikłań, jeżeli na to tak popatrzymy. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Wszyscy Państwo mówią odchudzać i odchudzać, chorego z cukrzycą odchudzać, body mass index to tam, nie wiem, 22. Otóż chorzy, którzy mieli body mass index 20-25, czyli to, co jest w książkach i w gazetach napisane prawidłowy, jeżeli przyjmiemy ich ryzyko zgonu za 1, to ci, co byli lekko otyli, tak to nazwijmy, mieli tacy puszyści, mieli body mass index 25-30, mieli mniejsze ryzyko zgonu. Czyli najlepiej było być lekko otyłym, z wyższym wykształceniem, bogatym. Także jak ktoś chce pozbyć się tych powikłań, to ma jasno napisane, co ma robić. Te leki, to tam wszystkie są takie same. I popatrzmy na oficjalną stronę Państwowej Polskiej Agencji Żywienia. Jest taka w Polsce. Co ona nam oferuje tam na drugiej stronie, jak zakładkę Państwo otworzycie? Piramida żywności. Macie Państwo, jest 5 razy dziennie chleb, kaszę i kartofle i to jest zalecenie dzisiaj. Co? Przeskoczyło. O, przepraszam najmocniej.
Mamy 5 razy dziennie jeść kartofle, chleb i ziemniaki i to jest nasza piramida żywności zalecana przez nasze państwowe instytucje. No, nie muszę w tym gronie tłumaczyć, że nie jest to optymalny sposób żywienia i najwyższy czas, żeby to zmienić. Skąd ta piramida żywności się wzięła? 45. rok WHO, pokazywałem Państwu drugie przeźrocze. Głód na świecie i trzeba było ludzi wyżywić. 1200 kalorii była racja żywnościowa w Japonii i w Niemczech. Ta piramida żywności była dobra. Od 60. roku to już jest zupełnie anachronizm, a to, że on ciągle na naszych stronach oficjalnych wisi, to naprawdę jest dla mnie ciekawostka przyrodnicza. To Państwo poznajecie po błysku w oku, bo twarz zasłonięta, to profesor Religa. Każdy na tym obrazku co innego widzi. Jedni mówią, że ci lekarze to śpią na dyżurach, inni mówią, że tam tak siedzą. Ten chory to jest ten sam chory tutaj po 25 latach. To nie jest tajemnica lekarska, to jest jak gdyby pan Żytkiewicz pokazuje się i to jest z prasy zdjęcie, więc ja tutaj żadnej tajemnicy lekarskiej nie ujawniam. Przeźrocze, które dostałem od pana profesora Danielewicza z naszego poltransplantu. W Polsce przeszczepiono 23 514 narządów. I jeżeli popatrzymy na najdłuższe okresy przeżycia, serce to właśnie ten pan, którego państwo widzieliście na poprzednim przeźroczu, 25 lat, po przeżyciu nerki 36, wątroba 17, szóstka 21. A teraz popatrzymy sobie, jakie wyglądają wyniki. To są polskie wyniki i zwróćcie Państwo uwagę na dwa pierwsze. Nerka, wątroba. 10-letnie przeżycie, 61% i nerki i wątroby. Tak akurat się złożyło, tutaj na niebiesko zaznaczyłem, czyli po 10 latach 61 pacjentów ma funkcjonujący przeszczep. To, co jest ważne, pacjentów żyje więcej, no bo oczywiście przeszczep można drugi raz dokonać i dlatego pacjent żyje. Stąd ta różnica w liczbach. A jak to wygląda w świecie? Pokażę Państwu wyniki 1000 pacjentów przeszczepionych w zespole pana profesora Marka Krawczyka, który jest z nami dzisiaj, który ma w obserwacji 1000 pacjentów, już ponad w tej chwili, ta liczba już niedługo dojdzie do 2000, 10-letnie przeżycie jest 63%, europejskie dane są 59%, w polskie są 61%. Także jak ktoś z Państwa by chciał odpukać, ale pojechać na przeszczepienie narządu za granicę, to zachęcam skorzystać z rodzimej medycyny. To są wyniki przeszczepiania nerki. Przypomnę, w Polsce 61%. Australia, Kanada, Niemcy, Anglicy, United States 43%. U nas jest 61%. Skąd ta różnica? Sami Amerykanie mówią dlaczego. Mówią dlatego, że po 3 latach ratuj się kto może. Pacjent sam kupuje leki, jest chory i nie zawsze kupuje te leki, co powinien. Wyniki są takie, jakie są. I to Amerykanie wyraźnie dyskutują, że należy coś z tym zrobić, bo inaczej będą mieli już mają najgorsze wyniki, a za chwilę te wyniki jeszcze bardziej się pogorszą. Przeszczepianie pozwala mi też powiedzieć o pewnym problemie, który mamy w medycynie, bardzo trudny, który my o tym wiemy, ale to jest kolejna sprawa, o której musimy rozmawiać z pacjentami i pacjent musi być świadomy tego, co się dzieje. Przeszczepianie wydłuża życie, zmniejsza śmiertelność, ale od 3. miesiąca po przeszczepieniu. Przez pierwsze 3 miesiące, przez pierwsze 106 dni to ryzyko śmierci, ja już nie mówię o powikłaniach, jest znacznie większe. Wobec tego, innymi słowy, żyje dłużej i lepiej, ale ten, co przeżył nasze działanie przez pierwsze 3 miesiące. Średnio się to opłaca, ale dla tego chorego, który umarł tutaj, to się nie opłaca. Wobec tego wybór tego chorego, którego nie powinniśmy przeszczepiać i uświadomienie, że podejmuje pewne ryzyko jest bardzo ważne. My rozmawiamy z chorymi i to jest trochę, no, jak gdyby trudna decyzja bardzo często. Ja już mówiłem o trade-off, tam wymienialiśmy sobie różne rzeczy, jak mówiliśmy o zapaleniu i co się dzieje, kiedy jest regeneracja tkanek. To jest Merkury, czyli Bóg handlu. To widać tam, ci co się zajmują handlem widzą takiego człowieczka ze skrzydełkami przy nogach, ale ma kaduceusz. A jednocześnie jest to symbol medycyny. I to nie dlatego, że finansowe związki są. To ja nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o mechanizmie trade-off. To jest człowiek przeze mnie narysowany, trochę dziwnie to wygląda. Ma 100% wydolności nerek, wątroby, szpiku, serca, ośrodkowego układu nerwowego, trzustki. Jest zdrowy, ma 100%. Takie dziwne wyrażenie człowieka. I teraz zachorował
I na przykład jego nerki mają 20% aktywności. Pozostałe narządy są tam z grubsza, funkcjonują tak jak powinny, ale w trybie błyskawicznym dochodzi do wypadania funkcji nerek. Ten chory zginie, chyba że będziemy go dializowali, przeszczepili, ale jest w stanie zagrożenia życia. Co my robimy? Zaczynamy leczyć, ale dajemy leki, które uszkadzają na przykład szpiki, trzustkę. Wywołujemy cukrzycę i robimy leukopenię. Czyli chory ma jeden narząd, mu wyleczyliśmy, ale dwa mu uszkodziliśmy. I my to wiemy. Choremu też trzeba to powiedzieć, że tak zrobimy. Jeżeli tego nie zrobimy, to zginie. Będzie miał jeden narząd uszkodzony i zginie, ale pozostałe sprawne narządy, tak mówiąc wprost, w trumnie nie są mu potrzebne. Wobec tego, jeżeli... Ale chory, któremu na przykład tu wyleczyliśmy i ma cukrzycę, przychodzi i mówi, proszę pana, ja mam teraz cukrzycę, a nie miałem. No i to jest bardzo trudny moment i oczywiście szukamy leków, żeby tego nie robił. To jest jasne, to tego państwu nie muszę mówić. Natomiast no, jak na razie w 2013 roku nie jest to możliwe. Czyli my bardzo często, jeżeli choroba przebiega w ten sposób, że jest 100%, przebiega i w pewnym momencie mamy... nie mamy możliwości leczenia, to my leczeniem jak gdyby spowalniamy, robimy, że ta krzywa wolniej przebiega. Ale to nie znaczy wcale, że ta krzywa biegnie do końca. Przypominam pierwsze przeźrocze, nawet Zeus nie pozwolił Esklepiosowi uzdrawiać wszystkich w każdej sytuacji. Mamy granicę, której nie możemy przekraczać. Czyli na przykład życie chorego wygląda w ten sposób. Był zdrowy, zadziałał czynnik chorobowy, zaczął chorować. Jak wykryjemy chorobę, spowalniamy przebieg choroby, i staramy się zastąpić. Na przykład w przypadku nerek dializujemy, a potem może mieć przeszczepioną nerkę, potem może być znowu dializowany, przeszczepioną nerkę i może sobie do setnego roku dożyć w takim właśnie szlaku. Pełna współpraca lekarza z pacjentem w tym rozumieniu, że on wie, co my robimy, my też musimy wiedzieć, co robimy i wtedy taka krzywa jest dla niego prawdopodobna. Ale choremu musimy dokładnie wytłumaczyć, on musi wiedzieć, co się z nim będzie działo, bo to jest kilka dużych zakrętów na tej drodze. Idziemy dalej. Teraz już ciężka kawaleria, dochodzimy do geriatrii. Choroby przewlekłe. W Unii Europejskiej po 65 roku życia zdrowych, Unia Europejska, to nie są polskie dane, jest 20% ludzi. Pozostali mają jedną chorobę przewlekłą, znaczy 40% jedną, 40% dwie lub więcej chorób przewlekłych. 5% jest w domach opieki, 25% wymaga opieki dodatkowej, czyli 27% jest w Polsce, czyli Polska jest dokładnie w tym samym miejscu, co Unia Europejska. Chociaż ostatnie badania, bo też takie widziałem, po 65 roku życia połowa Polaków oczekuje wsparcia i pomocy osoby drugiej. Te choroby, jedna, dwie, trzy, które państwu powiedziałem, to jest przyczyny zgonów, zawały, nowotwory, udary mózgu i tak dalej, jedziemy po kolei. I częstość u kobiet, mężczyzn, to są dane bardzo dobrze zrobione amerykańskie, oni bardzo dokładnie to liczą. Są też dane polskie, ale na przykład w danych polskich na grypę nikt w Polsce nie umiera, wobec tego ja nie na wszystkie te dane wierzę. I teraz jest rzecz, jakby to powiedzieć, najważniejsza z tego wszystkiego, czym medycyna kliniczna się będzie spotykała. Do tej pory było tak, był człowiek chory, miał chorobę X, miała objawy, diagnozowaliśmy ją, mieliśmy lepsze, gorsze leczenie, przepraszam, i na koniec dochodziliśmy do fazy wyzdrowienia. Czy taki prosty układ. Choroba to robi specjalista. Do specjalisty się przychodzi, mówi się, mam chorobę X. Często chory przychodzi i mówi, na co jest chory i trzeba go wyleczyć. Ale ja państwu pokazałem, że 40% po 65 roku życia ma dwie, trzy lub więcej chorób. To wyrysujmy sobie trzy choroby. X, Y, Z. Ma trzy choroby. I teraz tak się składa, że te choroby dwie, na przykład X i Y, leczy się zupełnie przeciwstawnie. Jedną się stymuluje układ immunologiczny, drugi się hamuje układ immunologiczny. Jednym się daje interferon, jednym się daje sterydy. Jak to robić? Wyższa szkoła jazdy, ale tak naprawdę nie jest to w żadnym podręczniku napisane. A zobaczcie państwo, jest jeszcze choroba Z się połączyła, która trwa na przykład 20 lat, zanim doprowadzi do poważnych powikłań. Pytanie, czy w ogóle ją leczyć? Bo skoro ma trwać 20 lat, chory ma 80 lat, to objawy pojawią się, jak będzie miał 100 lat. Pytanie, czy chcemy tę chorobę leczyć? Nie są to proste pytania. Jeżeli zastosujemy trzy schematy leczenia według książki dla jednej choroby, drugiej choroby i trzeciej choroby, chory tygodnia nie przeżyje. Wobec tego nie możemy trzech metod leczenia zastosować. Stosujemy je po kolei albo staramy się tym tak leczyć, żeby było dobrze. W podręcznikach tego nie ma.
Najnowszy podręcznik geriatrii, jest to przetłumaczone na język polski, nie ma tego typu sposobu, znaczy rozumowania, co w takich przypadkach należy zrobić. Powiedziałem Państwu, że chorób zakaźnych prawie nie ma. Przypomnę Państwu takie te pierwsze moje przeźrocza, kiedy pokazałem, że choroby zakaźne zniknęły, natomiast pojawiły się choroby autoimmunologiczne, sklerozis multiplex i tak dalej, i tak dalej. Otóż w wieku starszym ta reguła troszkę przestaje obowiązywać. To jest częstość zapaleń płuc, tylko w prostych zapaleń płuc po 8, proszę zobaczyć, jak to rośnie gwałtownie. Śmiertelność z powodu zapalenia płuc, ja mówię tylko o zapaleniu płuc, rośnie również gwałtownie. I na przykładzie tego chciałbym Państwu powiedzieć o algorytmie, czyli zaleceniach, innymi słowy, książkowych. Otwieramy książkę i tam jest napisane, jak należy leczyć daną chorobę. To oczywiście ma swoje różne zalety i wady. Jedną z wad, od razu widzimy, że różne choroby leczymy tak samo, to już źle brzmi, prawda? W takiej dyscyplinie, która się człowiekiem zajmuje, to już tak jakiś dysonans budzi. Ale co innego chcę Państwu teraz pokazać. To jest praca, która była opublikowana w Lancecie, tej części, która tam nazywa się Infectious Diseases. Jakie są wyniki leczenia zapaleń płuc, kiedy zastosujemy schematy leczenia zaproponowane przez najlepsze towarzystwa amerykańskie leczące zapalenia płuc. Oni mają taki swój schemat, jak należy w danym przypadku leczyć, jakie leki podać, jak długo leczyć. Jakie są wyniki? Tych, których leczono zgodnie z zaleceniami, mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu niż ci, których leczono niezgodnie z zaleceniami. To pokazuje, jaka jest wartość zaleceń. Nie chcę mówić, że wszystkie takie są. Ja tylko chcę pokazać, że to nie jest takie na wprost. Od razu powiem coś, co może miałem tego nie mówić, ale raz powiem. No bo dla sądu ważny jest algorytm. No i teraz pytanie, czy my zastosujemy algorytm, czy nie. Jak zastosujemy, to takie wyniki będą. Oczywiście teraz skorygowano te zalecenia. I w chorobach wewnętrznych, mimo że o infekcjach nic nie mówimy w tej chwili, coraz rzadziej mówimy, że zniknęły i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, że choroby zakaźne i infekcyjne, to jest 592 strony z 2748 w podręczniku interny, to jest 22%, to jest o chorobach zakaźnych. Także odtrąbienie, że już choroby zakaźne się skończyły, nie ma problemu i tak dalej, odłóżmy sobie między bajki, jest nawet więcej niż o chorobach nowotworowych. I szukanie nowych metod leczenia tych chorób, to jest olbrzymie wyzwanie. To taka mój trend, który pokazuje coś takiego, że Amerykanie zrobili takie badanie, gdzie uszeregowali szpitale i okazało się, że szpitale można uszeregować według śmiertelności. Ta sama choroba trafia do jednego szpitala, jest taka śmiertelność, trafia do innego taka. Te różnice przekraczają 40%. Moje zalecenie dla Państwa, taka dobra rada, jak już się leczyć, to iść do dobrego szpitala. I teraz już jak gdyby popatrzmy na coś, na poważnie, cały czas na poważnie, ale teraz już tak naprawdę na poważnie. Narysujmy sobie życie człowieka jako taką kreskę. Urodził się, ma 100% mocy. No ta moc niestety z czasem tam zmniejsza się i dochodzi w pewnym momencie, tam koło 100. roku życia, do takiej małej, bardzo małej. Jak ona tu przebiega, to zależy od naszego trybu życia, diety, zachowań, pracy, wielu różnych rzeczy, ale po drodze zdarzają się. Miał wypadek, zaraził się żółtaczką, miał zapalenie płuc, taki człowiek miał zawał w 70. roku życia, potem miał chorobę Alzheimera. W każdym z tych miejsc potrzebna jest medycyna. Przychodzi i koryguje tą krzywą tak, żeby ona przebiegała, jak ma przebiegać dalej. Czyli żeby był zdrowy, dożył do tych 120 lat, to w momencie, jak coś się zacznie dziać, to jest potrzebny lekarz, metody, sprzęt, leki. Jak się nic nie dzieje, do niczego lekarz nie jest potrzebny. To jest śmiertelność w Polsce. To musiałem gdzieś umieścić. Ona pasowała wcześniej, ale teraz to pokażę. Najdłuższa średnia życia, 89,7, to jest Monako. Zaraz usłyszę od socjologów, że to mała grupa, no więc znam inne państwa. Proszę bardzo, Japonia, Francja, Stany Zjednoczone, Kuba 77,7. No Polska 81. miejsce, 76 lat Polacy żyją. Na Kubie się dłużej żyje. I to są krzywe przeżywalności, bardzo ciekawe. Można je w Polsce analizować na wiele sposobów. Ja tylko pokażę dwie rzeczy. Po pierwsze, stare rośnie. My ciągle, tak jak na całym świecie, jest to dłużej. Dla politologów ciekawy moment. Tu się wypłaszcza między 80. a 90. rokiem.
Nie ma w ogóle wzrostu i poprawy żadnych parametrów zdrowia ludzi, wręcz przeciwnie. I różnica między kobietami i mężczyznami 10 lat zwiększa się stale. Kobiety żyją dłużej, ale zaraz o tym to skomentuję bardziej. Ale to są różnice przeżycia pacjentów, ludzi, przepraszam, nie pacjentów, w Warszawie. Tu jest Wilanów, tu jest Praga Północ. Mężczyzna mieszkający w Wilanowie dożywa 84 lat, na Pradze Północ 69. To są oficjalne polskie dane opublikowane w tym roku. Śródmieście jest tu pośrodku, także jeżeli ktoś chce długo żyć, to się powinien przeprowadzić na Ursynów lub do Wilanowa. Tam się rzeczywiście żyje długo, w innych miejscach mniej. Są również różnice regionalne. Warszawa ma w kolejnych latach, to są te słupki, ale to generalnie tam można tak sobie popatrzeć. Zobaczcie Państwo Katowice i Łódź. W Katowicach i w Łodzi ta różnica jest 3-4 lata, krócej ludzie żyją niż w Warszawie. Oficjalne dane, tu nic nie kombinuję. To jest coś, co będzie mi potrzebne w podsumowaniu. Otóż jak długo żyją ludzie w zależności od wykształcenia? Już raz było przy cukrzycy, przypomnę, o 38% zmniejszało częstość powikłań. I to jest stałe we wszystkich badaniach populacyjnych, że cukrzyca u pacjenta z wyższym wykształceniem ma o 40% mniej powikłań. Zielony słupek, inaczej, ta pierwsza część, to są mężczyźni, te pierwsze trzy słupki, pokazują, ile będą żyli ludzie, ci, którzy dzisiaj mają 30 lat. To jest dla obecnie 30-latków przygotowane przeźrocze. Otóż z wyższym wykształceniem będą żyli 49 lat, ze średnim 43, z podstawowym 37. Czyli kształcić się. Uniwersytet, niezależnie od tego, czy ma wydział lekarski, czy nie ma, panie rektorze, wydłuża życie skuteczniej niż nie jeden uniwersytet medyczny całości. Umieralność noworodków, musiałem to wkleić, nie pasuje do niczego to przeźrocze, ale umieralność noworodków w Polsce, czyli między 0 a pierwszym rokiem, bo to tak tu jest przekazane, jesteśmy na 129 miejscu, ale to dobrze, bo to akurat czym dalej. Ale niedobrze, że to, że Francja i Niemcy mają 4, my mamy 8. Kuba ma mniej. Dłużej się żyje, mniej noworodków umiera na Kubie niż w Polsce. I to jest przeźrocze, takie ostatnie z serii ciężkiej kawalerii, czyli pokażę Państwu, historycy zawsze mówią tak, jak jest bitwa, to mówią tam, po jednej stronie było tam 5 tysięcy żołnierzy, po drugiej 10 tysięcy żołnierzy. Ci mieli tyle armat, ci mieli tyle armat. Ja Państwu pokażę, czym dysponuje opieka zdrowotna w Polsce w 2013 roku. Liczbę aktualizowałem w grudniu tego roku. Oficjalne nakłady w Polsce są 625 dolarów na obywatela. Lekarzy mamy 2,7, ale to uwzględnia emerytów. Gdyby wyciąć emerytów, będzie 2,2, ale nie wycinamy emerytów. Pielęgniarki 4,9 na 1000. Jeżeli weźmiecie Państwo Niemcy, mają 2697 dolarów na osobę, 3-4 lekarza, 9,7 pielęgniarek. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, i na przykład porównamy Polskę i Niemcy, to mamy nakłady 23% niemieckich na obywatela, mamy 80% lekarzy na obywatela, tego co Niemcy, a pielęgniarki połowę. Na Kubie jest lepiej, jeżeli chodzi o te parametry. Kuba, Rosja, Białoruś mają te wszystkie parametry lepsze od Polski. Kuba, Rosja, Białoruś, nie przejęzyczyłem się. Co robią wszystkie kraje na świecie? Chcą jakoś temu zapobiec i coś z tym zrobić. Amerykanie robią trzy rzeczy, o których bardzo krótko. Po pierwsze, skracają studia do 3 lat. To są inteligentni ludzie, więc oni mówią w ten sposób. Zdolnemu to i 3 lata wystarczą. Każdy chce być zdolny. Wobec tego w tym roku już poszły 2 wydziały lekarskie w 3-letnim programie studiów. Czyli skracają koszty. Ściągają do siebie rezydentów, między innymi kształconych w Polsce. Daje im to 200 milionów rocznie. Jednym przepisem prawnym zarabiają tak naprawdę $1 miliard, bo tych ludzi trzeba było jeszcze wcześniej wykształcić. Ale to, co jest ciekawe, pojawia się nurse practitioner. Amerykanie już mają 150 tysięcy. To jest pielęgniarka, która ma studia podyplomowe i ma prawo wypisywania recept, zlecania rentgenów, robienia prostych zabiegów. I to, że wprowadzono, można powiedzieć, takiego lekarza dla ubogich, to nieprawda. Bo 43% pacjentów wybrało nurse practitioner, jak miało do wyboru lekarza i pielęgniarkę, która ma takie uprawnienie. Wybrało świadomie. Ten system jest jak gdyby zaakceptowany przez obywateli amerykańskich i 43% chętnie ten system przyjmuje. Dla dzisiejszego tam 30-latka czy 40-latka ważne jest,
jak będzie miał 90 lat w 2063 roku, czyli go ten cały okres interesuje, nie tylko to, co będzie dzisiaj, jutro i pojutrze. On by chciał wiedzieć, że przez 50 lat będzie żył i będzie mu dobrze na tym świecie. To są oficjalne dane, które zrobiło KPMG, to jest jedna z audytorskich firm, która oceniła, ile kosztuje leczenie zawału w Polsce. Te niebieskie to są leki, to są zielone, to są inne środki, czyli leczenie, a te inne to są koszty społeczne i tak dalej, i tak dalej. 2011 można było policzyć łatwo, no bo to można było policzyć. To jest ekstrapolacja na 2030 rok. Ja to przepisałem jeszcze raz. Teraz to kosztuje 15 miliardów, w 2030 40 parę miliardów będzie za 19 lat. Nie chcę tu mówić o procentach składanych, bo ekonomiści mnie zaraz poprawią, ale musi być mniej więcej, uwzględniając inflację, 5-procentowy przyrost PKB rocznie, żeby za 19 lat zawałowca leczyć na poziomie dzisiejszym. Jeżeli PKB będzie mniejsze, nie będzie takich środków. To ja już nie mówię o tym, że będzie wielki rozwój. Nie będzie takiego leczenia jak dzisiaj. Takie są prognozy KPMG. Ja się na tym nie znam. To oni tak napisali. Czyli mówiąc krótko, należy coś takiego sobie powiedzieć. Medycyna obecnie i w przyszłości, nauka pójdzie mocno do przodu i to na pewno, co do tego nie ma cienia wątpliwości. Kliniczna będzie tam z tyłu dreptała, ale będzie za tą nauką sobie szła i będzie normalna, praktyczna medycyna, która gdzie będzie i jakie będą tu różnice, to nie od nas jest zależne. Pojawia się polityka, o czym już nie chciałbym mówić, bo są na sali też politycy, czy mamy ekonomię, zarządzanie, prawo. I my gdzieś tam małymi literkami jesteśmy. Jeżeli to wszystko będzie funkcjonowało dobrze, to my też sobie damy radę. Jeżeli chodzi o związki medycyny z polityką, to sięgnę tylko 150 lat wstecz. Nie będę o wcześniejszych mówił. Virchow był posłem na Sejm niemiecki i powiedział, że warunki socjoekonomiczne wpływają na wyniki leczenia, czyli biednym się żyje źle. Virchow był pierwszym. Bismarck na tego samego dnia go wydalił z parlamentu, wsadził tam, nie wiem, w pociąg czy w coś, wysłał do Wirzburga, dostał altankę w parku, gdzie przez następne 15 lat pracował. Stworzył już tą świetną naukę, to jest jeden z większych naukowców. Co ja chcę na tej podstawie powiedzieć? Nie byłoby źle, gdyby politycy, którzy mówią o medycynie, składali przysięgę Hipokratesa. To takie moje do Państwa, taka propozycja do rozważenia. Czyli to wszystko się rozwinie. Chemia, matematyka, która w genetyce bierze udział, biologia komórki, wszystko się rozwinie. My to wszystko mniej lub dłużej dostaniemy. Natomiast na ile się ten kurek tu otworzy, to już nie my go otwieramy. I teraz, jeżeli mogę jeszcze 5 minut, już trochę przegadałem. Teraz trochę powiem o prawie, ale w zupełnie inny sposób niż jak gdybyśmy się spodziewali w tym miejscu. Otóż zadam taką zagadkę. Chory z chorobą Alzheimera, wszyscy wiedzą intuicyjnie, co to jest, a jak nie intuicyjnie, którzy nawet więcej niż intuicyjnie. I załóżmy, że rozpoznajemy taką chorobę, gdzie przewidujemy 5 lat życia, przy czym to będzie 5 lat w demencji, więc taki okres dosyć szary i ciemny w życiu. I załóżmy, że pojawił się hipotetyczny, podkreślam, hipotetyczny lek X, który zablokował chorobę na 10 lat. Chory wrócił do zdrowia, 10 lat sobie chodzi, ale po 10 latach lek ma jeden objaw uboczny. Nazywa się niepożądany, powinien tak powiedzieć fachowo. Wywołuje raka wątroby u połowy chorych. Efekt netto jest 5 lat życia plus 3 lata z rakiem, czyli 8 lat. Nie ma demencji, wszystko jest dobrze. Jeżeli taki lek powstanie, takiego leku załóżmy, że nie ma, nie można go użyć. Czy to jest prawidłowo? To jest pytanie do Państwa. Czy tak powinno być, czy nie? Ani moralnie, ani prawnie. I nie jest prawdą, że jak chory podpisze uświadomioną zgodę, to może dostać lek. Bo jak zachoruje na raka, to powie, że on podpisał pod przymusem, bo był w stresie. I to, co właśnie regulacje prawne, ustala z pacjentem sposób leczenia, ale proszę pamiętać, że po usunięciu choroby zwykle wraca jasność myślenia. Natomiast najpierw musimy usunąć choroby. Jest to, jak gdyby wcale to nie jest proste. Amerykanie prosto ten problem rozwiązali. Zlikwidowali słowo uświadomione, on po prostu ma zgodę. Jak podpisał zgodę, podpisał zgodę. To jest zupełnie inna sytuacja. My mamy to troszkę bardziej skomplikowane. Dwa zdania o psychologii, bardzo króciutko. Mówienie o medycynie bez psychologii nie uda się, ale ja bardzo krótko o tym bym chciał powiedzieć. Otóż świeża praca z zeszłego roku, gdzie wniosek był taki, zadowolony pacjent może mieć problemy, a mówiąc krótko, żyje krócej.
Co to oznaczało? Okazało się, że zadowoleni pacjenci z leczenia, z życia, z siebie rzadziej chodzą do lekarza, bo są zadowoleni. Nie czują potrzeby leczenia się. I okazało się, że parametr zadowolenia z siebie, z życia i z lekarza jest ryzykiem 1,26 należy pomnożyć ryzyko, tak zwany odds ratio, jeżeli chodzi o zgony. Czyli mówiąc krótko, takie było powiedzenie, że patrz dobremu człowiekowi na ręce, żeby coś czegoś złego ci nie zrobił. To mniej więcej tutaj jest to napisane, tylko w inny sposób. Czyli taki marudny pacjent inaczej, to jest pacjent, który będzie dłużej żył. Ale to też jest ciekawe, gdzie można by cały wykład zacząć i właściwie ja nie byłem w stanie go powiedzieć, bo się na tym nie znam, ale do tej pory mnie to fascynuje. Mianowicie, jeżeli weźmiemy pacjentów po przeszczepieniu narządu, to okazuje się, że 1/4 pacjentów po przeszczepieniu narządu odstawia leczenie na okres zagrażający jego własnemu życiu i przeszczepionemu narządowi. Coś całkowicie sprzecznego, niezrozumiałego dla nas, prawda? Zupełnie nikt się tego nie spodziewał. Kiedy zrobiono dobre badania, to wyszło. To pokazuje, jak gdyby, jak silna jest psychika, co ludzie myślą albo czego nie myślą. Dla mnie jest to fascynujące, znaczy zrozumienie tego problemu było bardzo, bardzo istotne. No i dochodzimy już do wielkiego finału. Najpierw dwa takie malutkie, króciutki wstęp. Mianowicie w San Francisco General Hospital okres oczekiwania na konsultację specjalisty jest 112 dni. Oni nie mają NFZ-u, który daje im punkty. Po prostu nie ma lekarzy, którzy by ich przyjęli. Także to wcale nie zawsze tylko punkty są potrzebne. Ja o tym już to mówiłem Państwu, jakimi środkami minister zdrowia w Polsce dysponuje. Okres oczekiwania na wizytę u gastrologa, nefrologa i tak dalej. I oni wprowadzili proste rozwiązanie, które się zaczyna rozprzestrzeniać w całym świecie w tej chwili i w Stanach też, mianowicie tak zwane e-referrals PCP, czyli primary care providers. I okazało się, że jeżeli lekarz pierwszej pomocy zgłasza internetowo specjaliście na specjalnym formularzu, jakiej wsparcia, jakiej pomocy oczekuje, to okazało się, że 10% od razu jest skierowanych do szpitala, 20% po jakimś krótkiej konsultacji w ogóle nie potrzebuje niczego, a reszta ma mniejsze lub większe konsultacje na miejscu i okres oczekiwania na konsultacje i liczba czekających się o połowę skróciła. Prosty, banalny manewr. Tu się nikt nie trzeba lekarza było do tego dołożyć. Wręcz przeciwnie, ubyły jak gdyby zapotrzebowanie nawet na usługi lekarskie. Tak w ogóle w czasie półgodzinnej wizyty lekarskiej, znaczy u pacjentu lekarza, lekarz poświęca 90 sekund na myślenie o tym, jak należy leczyć. Cała reszta to jest dzień dobry, do widzenia, proszę się rozebrać, proszę się i tak dalej. 90 sekund myśli o tym, jak należy leczyć. I to było takie wprowadzenie do czegoś dużo ważniejszego. Mianowicie mamy świadomych pacjentów i to jest największy postęp medycyny początku XXI wieku. 64 pacjentów z Anglii przed przyjściem do lekarza czy po powrocie od lekarza sprawdza, czy są prawidłowo leczeni, jakie leki dostali, ale sprawdza nie na przypadkowych serwerach czy w sposób przypadkowy. Są specjalne, tu tylko kilka wypisałem, właściwie jedno główne, które w Anglii działa, gdzie można sobie wejść i znaleźć. Jest serwis dla pacjenta, dla lekarza. Pacjent sobie dokładnie sprawdza, czy jest prawidłowo leczony. Pacjent często przychodził i proszę pana, ja chcę takiego leczenia, bo możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy źle, ale pacjenci są wyszkoleni. I teraz tak, zacząłem od Greków, to przedostatni też będzie z Demokryta. Ludzie błagają Boga o zdrowie, nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie człowieka leży w jego własnych rękach. Truizm, no ale warto go przypomnieć. I teraz to, co jest ostatnim przezroczem i moim przesłaniem jak gdyby. Rozwiązaniem naszych wszystkich problemów, tym tak wszystkich jak wszystkich, ale medycznych, to jest 3 razy wiedza. Wiedza lekarza, no to jest oczywiste, no musi być wykształcony, żeby dał sobie radę z tymi problemami, o których Państwu powiedziałem. I tak sobie nie da rady, bo tego jest za dużo. To trzeba w odpowiedni sposób uporządkować i usystematyzować. Wiedza pacjenta, zarówno wykształcenie ogólne, które poprawia w ogóle jego wszystkie parametry z długością życia włącznie,
ale również wiedza specjalistyczna. Czym więcej tej wiedzy specjalistycznej dla ludzi, dla pacjentów, tym lepiej. To jest w naszym interesie, żeby pacjenci wiedzieli, czego się mogą spodziewać. I oczywiście wiedza ogólna społeczeństwa, czyli styl życia, możliwości medycyny, jakie są, żeby można było, żeby całe społeczeństwo o tym wiedziało. Bo tak jak napisałem, tylko ludzie wykształceni są świadomi, chcą żyć dłużej, zdrowiej, zadadzą pytania i będą oczekiwali odpowiedzi. Bardzo dziękuję Państwu, że dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Teraz czas na pytania i komentarze. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby może dowiedzieć się czegoś optymistycznego. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję panie profesorze za tak wspaniały wykład. Życzyłabym Sejmowi, żeby miał okazję wysłuchać tak wspaniałego wykładu. Mam takie pytanie. Pan profesor pokazywał na przezroczach ogromny wzrost jako choroby cywilizacyjnej, no, zespołu chorób immunologicznych, w tym autoimmunologicznych, wyobrażam sobie. Wzrasta zachorowalność na niedoczynność tarczycy. Pytania specjalisty są, czy rodzice chorowali, a kto wtedy wiedział, czy jest chory na niedoczynność tarczycy? Jak można było to diagnozować? Czy tutaj ta statystyka uwzględnia tą wiedzę? Dziękuję. Tak jak zwróciłem uwagę, oczywiście ja powiedziałem to zdanie, czy my umieliśmy prawidłowo leczyć, czy te wykresy są prawidłowe, ale wydaje się, że przynajmniej w odniesieniu do chorób zakaźnych ta część dotycząca chorób zakaźnych jest prawidłowa. Te, o których były na tym obrazku, na pewno jest mniej. Na pewno Państwo słyszeliście o takiej chorobie jak szkarlatyna. W latach 50. 150 tysięcy w Polsce ludzi chorowało na szkarlatynę. Ja ostatnią szkarlatynę 3 lata temu widziałem. Szkarlatyny nie ma w Polsce. I wiele chorób po prostu rzeczywiście zniknęło. Natomiast popieram jak najbardziej. Zadajemy takie pytanie, my wiele pytań zadajemy. Wiele obrazków, jak ja pokazałem, należałoby skreślić. Wiele definicji jest takich, które będą podlegały w krótkim czasie wymianie. Nie będę już przypominał tej piramidy żywności czy paru innych rzeczy, które są zupełnie z sufitu, mówiąc szczerze, w XXI wieku. Bardzo proszę. Panie profesorze, my mamy takie historie w medycynie światowej. Mieliśmy i koncepcję, i w ogóle strategię poznawania medycyny przez przypadek. Indywidualny przypadek i to, jak się kiedyś uczyło, kiedyś profesor Nielubowicz miał taki piękny wykład Medycyna dawniej jak dziś, w którym pokazywał, że kiedyś uczyło się studentów na przypadkach, indywidualnych przypadkach, które uczyły myślenia lekarskiego. Dzisiaj opieramy się na statystyce i ta statystyka pozwala nam na takie szersze podejście do problemu, bardziej wyalienowane, bardziej skoncentrowane na tych zagadnieniach, które mają krytyczne znaczenie i stosujemy tu algorytm również diagnostyczny od częstości do rzadkiego przypadku, jakby eliminując drogą diagnostyczną wszystkie możliwości po drodze. Ale w tym poznaniu naukowym dzisiaj my mamy coś niezwykłego. Mamy integrację tego, co widzimy przez tym okiem naukowca, który siedzi i bardzo głęboko do tego basic science sięga, żeby rozszyfrować pewne problemy, a jednocześnie z drugiej strony mamy fantastyczne badania kohortowe epidemiologiczne, które pozwalają nam na obserwacje, na mega obserwacje pewnych zjawisk. Nazywamy, dzisiaj łączymy to wszystko w taki wspólny termin epigenetyka. Jakby pan profesor powiedział nam dwa słowa, jak pan widzi dzisiaj rolę epigenetyki w Poznaniu, jak pan sobie wyobraża, że to zmieni oblicze medycyny? Znaczy epigenetyka, czyli wpływ środowiska zewnętrznego na nasz genom, na nasze procesy biochemiczne i tak dalej. Czyli po prostu nazwaliśmy w pewien sposób naukowy coś, o czym widzieliśmy od lat. To już tak jak pokazywałem,
już Hipokrates, tak, no to zabrzmiało teraz, zwraca uwagę na wpływ środowiska i to, co się dzieje. Tylko teraz mamy większy wpływ. Teraz wiemy, że jeżeli w diecie jest więcej fruktozy i dojdzie do na przykład łączenia reszt fruktozy z białkiem, to ono zmienia swoją funkcję, ma to swoją nazwę uczoną i nazywamy to jako tam pewien proces, który coś powoduje czy nie. Ale ja bym na to tak odpowiedział, że jak gdyby czym innym jest jeden proces chorobowy, ja to tam pokazywałem w pewnym miejscu, może jakoś tak, kiedy jak gdyby mamy czytelną sytuację, jak gdyby może w ten sposób powiem, no chory złamał sobie nogę, to wiemy, że trzeba tę nogę wyprostować, dwie łupki zawinąć, może to być lepsze, gorsze, może to być z drutem w środku, może to być z płytką scalającą, z tytanową, można dodać do tego komórek macierzystych, jak chcemy, żeby się szybciej goiło. Jak gdyby tu procedurę można sobie tak rozrysować liniowo, co należy zrobić i jak to należy w pewnym sensie akcelerować, żeby jeżeli dochodzi do nieskuteczności leczenia. Natomiast to, co stanie się prawdziwym wyzwaniem w tej chwili, to poszło to w dwie strony. Z jednej strony to jest fenomika, czyli jeżeli damy tkanki chorego pacjenta, tak mówię tkanki, no próbki tam krwi czy jakieś inne, do instytutu badawczego, to oni nam powiedzą, które geny są zaburzone. Nawet często nie będzie można powiedzieć, jakie to ma znaczenie. I to jest jeden element. I tu czekamy na zebranie tych danych. Ale jest i drugi element, który powoduje to, że ten układ chorób jest układem macierzowym. Mamy kilka chorób naraz, które przebiegają równolegle i nie wiem, jak je rozebrać. I te badania kohortowe, o których pan profesor powiedział, czyli właśnie to, co na przykład przy badaniu populacji starzejącej się, one się tak zaczynają gwałtownie komplikować. Nie jest kwestią przypadku, że w laboratoriach genetycznych często dyrektor laboratorium jest matematykiem. I nie jest kwestią przypadku, że w tej chwili w wielu epidemiologicznych instytutach pojawiają się matematycy, którzy zaczynają rozrysowywać, rozpracowywać ten problem. Do czego to dąży? Intuicyjnie wszyscy na tej sali czujemy. Jak to będzie wyglądało? Ja patrzę o tym z przerażeniem, bo po prostu nie wiem, jak będziemy lekarzy kształcili za jakiś czas. Tego powiem szczerze, naprawdę nie. Ja myślę, że dalej będziemy kształcili tak, jak kształcimy. Czyli oni będą umieli te poszczególne choroby leczyć w taki czy inny sposób. Ale to może być jeszcze parę niespodzianek po drodze, tak bym powiedział. Pan profesor prowadzi bardzo duże badanie epidemiologiczne, kohortowe, stąd zadał to pytanie. 25 tysięcy ludzi przez wiele lat analizował i badania są publikowane w najlepszych pismach światowych. 25 tysięcy ludzi zankietowanych, zbadanych właśnie w chorobach autoagresyjnych, w astmie. Dobrze mówię, panie profesorze? No nie powiem wyniku, bo ich nie znam, ale coś. Także w Polsce też takie badania duże robimy. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, bardzo trudno się odnieść do tak par excellence naukowego wykładu, jakim mieliśmy okazję wysłuchać, żeby teraz w krótkiej wypowiedzi się do tego ustosunkować. Ale bardzo bogaty materiał naukowy, który został przedstawiony i faktów, dostarcza wielu refleksji. Nie wprost, także ja pozwolę sobie na kilka takich refleksji. Pierwsza rzecz, to chciałem tylko powiedzieć, że pan profesor jest internistą, ja jestem kierunkiem. Jest to pewna różnica. Przypomnę państwu, że przed wielu, wielu laty, ale jeszcze za mojego życia, to internista, jak przychodził chory do internisty, to ten się pytał, czy pan chce się leczyć, czy operować. Także to była ta różnica między tym. No, w tej chwili współcześnie, jeżeli nas łączy, a łączy nas bardzo dużo, to tok myślenia patofizjologicznego z jednej strony, a z drugiej strony tok myślenia molekularnego. Jeżeli można teraz odnośnie referatu, pan profesor wspomniał o Asklepiosie. Tam była ta kapitalna rzeczywiście scena, kiedy kiedy Zeus uśmiercił Asklepiosa za to, że on wskrzesił zmarłego. Ale dlaczego się zatworzył Asklepios? To było bardzo ciekawe. I on tłumaczy to w ten sposób, że uśmiercił Asklepiosa, bo to by zaburzyło porządek świata. Czyli krótko mówiąc, śmierć człowieka w tym aspekcie jest rozumiany jako porządek świata. Ja może pozwolę sobie na krótko jeszcze, bo to są refleksje, nie pytania, panie profesorze. Akurat mój stryj żyjący nad Niemnym, który był pensjonariuszem Kołymy, kiedy przyjechał, miał 96 lat, tam na byłą ojcowiznę, zapytałem się jego stryjka, a co ze Stasiem? To był syn, który w wieku 70 lat umarł. A on powiedział, zmarło mu się. Ja się pytam, stryjko, a na co Stasie umarł? On mówi, wiesz ty, co tak prawdę powiedziawszy, to ja nawet i nie wiem. No widzisz, przyroda jego była słaba.
To jest to, moim zdaniem, piękne powiedzenie, które współcześnie byśmy powiedzieli, że źle genetycznie zaprogramowany. I to jest ten ta treść referatu pana profesora. Teraz, jeżeli ja wspomniałem jeszcze o chirurgii, internista i chirurgii, proszę państwa, te wszystkie osiągnięcia, które pan profesor przedstawia, no mają również wpływ na chirurgię. Jaki będzie obraz chirurgii? Proszę sobie, byłem akurat w takim szkoleniu w Strasburgu i tam widziałem jedną ogromną operację, jeszcze wtedy robioną laparoskopowo i potem w gronie miejscowych chirurgów i asystentów no, padło pytanie, dyskusja, bo byliśmy wszyscy zaskoczeni tak wielkim osiągnięciem. What will be the next step in the development of surgery? Ja pozwoliłem sobie powiedzieć, zaraz powiem dlaczego, powiedziałem, że there will be no surgery at all. Dlaczego? Że chirurgia wyszła, zrodziła się, generalnie rzecz biorąc, zrodziła się z urazówki, z traumatologii. I po zrobieniu olbrzymiego koła wraca teraz z powrotem. Ja powiem państwu, przed kilkunastoma laty, jak chwaliłem się, że zrobiłem rocznie u siebie przeszło 100 rezekcji, 300 rezekcji żołądka. W tej chwili robi się 1-2. Dlaczego? Że to odpada. Co zostanie? Niewątpliwie zostanie, chirurgia wróci do tego samego punktu, z którego wyszła, to jest do urazówki. Zostaną wady wrodzone niewątpliwie, zostaną wszelkie no inne termiczne i inne wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Natomiast tutaj to ograniczenie jest w sposób zupełnie niewątpliwy. I co będzie, proszę Państwa, zostanie oparte na myśleniu, na myśleniu molekularnym. Chirurg będzie musiał umieć myśleć molekularnie i razem z internistą ustalać i rozpoznanie, i tok leczenia, i dalsze leczenie. Proszę Państwa, teraz problem technologii. Pan profesor tutaj wspomniał, ja się tylko też do tego odniosę, to zmieniło całkowicie obraz. Proszę sobie wyobrazić chorego, który no, nawet za naszych czasów, jaki jest jego kontakt z radiologiem w ciemnym pokoju? Radiolog mówi, proszę oddychać, nabrać powietrza, wypuścić powietrza. Jeden drugiego nie widzi i ta technologia oddala chorego od człowieka. Proszę sobie wyobrazić teraz współcześnie chorego, który jest operowany przez drogą robota i chirurga będącego w Stanach Zjednoczonych, chory jest w Polsce i w ten sposób on nie zna, nie wie jak się nazywa, nie jak ten, musi znać tylko numer konta tego, żeby przesłać pieniądze. I ten kontakt między lekarzem a tym jest automatycznie, praktycznie rzecz biorąc, zupełnie zniesiony. Proszę pana, to się odbija nawet w życiu codziennym. Ja pamiętam za dawnych lat przychodzono do mnie bardzo często koledzy i się pytali, słuchaj, czy nie znasz jakiegoś dobrego lekarza, który coś tam... Ja mówię, znam, dobrze. Teraz mnie się nikt nie pyta o dobrego lekarza, tylko się wszyscy pytają, słuchaj, czy nie znasz jakiegoś chirurga, który dobrze robi tam hemoroidy, żylaty i tak dalej i ile za to bierze? Mówiłeś o terapii genowej. Ile tak naprawdę przypadków jest udanej terapii genowej? Dawniej mówiono o SCID, prawda, gdzie też nie wszystkie operacje się udały. Ile, prawda, coś tam jest z siatkówką oka leczeniowa. Ile weszło do praktyki lekarskiej takich zabiegów polegających na przeniesieniu genów? Przypomnę, że ten pierwszy w 1992 roku skończył się śmiercią pacjenta i wtedy właśnie zmieniono całkowicie przepisy dotyczące procedury leczenia terapii genowej. Chory zginął z powodu zakażenia adenowirusem, który był wektorem dla genu. I potem pojawiały się kolejne terapie, ale oczywiście już udane. I to prawda, że w SCID-zie, czyli w tym niedoborze immunologicznym, czy w niektórych innych można stosować takie leczenie u młodych, u małych dzieci we wczesnym okresie. Nie powiem, ile jest liczb, nie sprawdziłem tego, ile jest takich badań, czy nie badań, metod uznanych klinicznie. Pokazałem, że 3000 jest testowanych. Wszyscy twierdzą, albo większość z tych badaczy twierdzi, że ich metoda będzie, przejdzie wszystkie szczęśliwie fazy i przejdzie czwartą fazę i będzie w leczeniu klinicznym. Także badań jest bardzo dużo, natomiast takich, żeby można było jak gdyby stosować, jest zdecydowanie mniej. Poza rzeczywiście SCID-em nie ma stosowanych takich metod. A te przypadki leczenia czy próby otrzymywania szczepionek przeciwnowotworowych poprzez manipulacje na komórkach dendrytycznych, czy
No za to była Nagroda Nobla 2 lata temu i sam laureat Nagrody Nobla się nazywał Steinhaus, nie Steins. Tak, coś. Przepraszam, no powinien... Tak, tak jest. Leczył się szczepionką, miał raka trzustki i leczył się właśnie szczepionką genetyczną, gdzie komórki jego własne dendrytyczne były jak gdyby trenowane, czy miały jak gdyby dodatkowo wprowadzane dodatkowe geny po to, żeby były nakierowane na nowotwór tego pacjenta, tego profesora badacza. Żył z tym rakiem trzustki 4 lata, chociaż według statystyk powinien żyć 2 lata, ale statystyki tutaj mogą być mylące. Natomiast leczeniu był poddany kilkakrotnie, dlatego że wszyscy przyjaciele i nawet ci, którzy wcześniej nie do końca byli przyjaciółmi, jak gdyby połączyli się w pewne konsorcjum i on miał testowane na nie wszystkie możliwe techniki uczenia tych komórek dendrytycznych. Tak jak mówię, 4 lata versus średnio 2. Natomiast no, pojawiła się nowa droga, ale to jest nowa droga. To nie znaczy, że ta droga ma widzieć, jak, nie wiem, jaki jest koniec. Nie jestem specjalistą od terapii genowej, także tutaj nie chcę czegoś powiedzieć. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie profesorze, tu jedno zdanie, które pan powiedział, mi przypomniało taki znany przypadek. Ktoś mi mówił o przypadku w Stanach, gdzie jeden przegrany proces przez lekarza spowodował, że w jednym ze Stanów ilość cesarskich cięć wzrosła o 100%. I drugi przypadek z polskiego podwórka, tu pediatra moich dzieci mówi, że rodzice dziecka w wieku tam powiedzmy 8 miesięcy dostali lek, przeczytali na ulotce, że lek jest od pierwszego roku. Mimo, że nie było jakichś tam powikłań, skutków ubocznych, wytoczyli lekarzowi proces. Najwyraźniej nie wiedzieli, na czym polega rejestracja leków i tak dalej. Moje pytanie jest takie, na ile w Polsce i na świecie jakby nacisk prawniczy, taka jurydyzacja medycyny wpływa na to, co mogą robić lekarze albo czego się boją zrobić lekarze, bojąc się odpowiedzialności prawnej coraz bardziej świadomych pacjentów i ewentualnie coraz lepiej wyszkolonych prawników, którzy chcą ich za ewentualne błędy pociągać do odpowiedzialności. Dziękuję. To jest bardzo trudne pytanie, bardzo duże zagadnienie i na poważnie nie da się krótko na nie odpowiedzieć. Natomiast ja myślę, że właśnie zacznę od końca. To, że pacjenci są świadomi i wiedzą, czego oczekują, to jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli lek jest zarejestrowany od pierwszego roku, no to znaczy, że jest zarejestrowany od pierwszego roku. Stosowanie go w jakiejkolwiek innej sytuacji ma nawet nazwę, nazywa się off-label, czyli pozarejestracyjne. Z punktu widzenia polskiego prawa, taki lek jest nierefundowany, czyli NFZ za niego nie zapłaci, pacjent płaci 100% stawki, jeżeli w ogóle za to płaci. Odpowiedzialność jest w 100% na lekarzu, który ten lek stosuje, więc może ten proces przegrać. Z punktu widzenia prawnego, jeżeli dał dziecku 8-miesięcznemu, może przegrać. Jak sąd się do tego odniesie, to jest inne zagadnienie, tylko mówiłem, jakie są możliwości prawne wtedy. I my musimy o tym wiedzieć, natomiast nawet w transplantologii, o której tutaj mówiłem, co najmniej 3 leki stosujemy off-label. Ja dzisiaj podpisałem taki lek, gdzie stosuję, co oczywiście ryzykuję tym, że będę miał problemy. Natomiast wiedząc o tym, że tego chorego leczę i mam z tego... Znaczy, powiem tak, tutaj jest taka troszkę sytuacja, nie chcę na nic złego powiedzieć o firmach, bo to nie o to chodzi, ale firmy mają bardzo sprytne podejście do pewnych rzeczy. Lek rejestruje się dla kogoś, kto ma między 18 a 65 lat, na nim się testuje, znaczy testuje, no wykonuje się badania testowe. Nie może mieć innych chorób towarzyszących, nie może to być kobieta w wieku między 18 a 50 lat, bo może być w ciąży i będzie problem. Wobec tego tak naprawdę wiele leków w ogóle jest niesprawdzonych na kobietach. Nie może być to więzień, bo nie można stosować u więźnia wojskowego czy innego leku w ogóle. Dlaczego to ma znaczenie? Bo jak to jest lek psychiatryczny, to w warunkach zamkniętych to zupełnie jest inne działanie tego leku, czyli ma wytestować kto inny, ale potem mamy dać komu innemu. Nie jest wytestowany, jak chory ma 2 choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze się pojawiają orphan diseases in orphan designated, czyli dla konkretnej choroby jest lek. My wiemy, że on może pomóc w innej chorobie, ale też mi nie wolno go użyć. I wobec tego Stowarzyszenie Rodzin, bo to zwykle tak jest, w obecności mediów mówi to proszę bardzo, macie lek, a nie stosujecie. No i zaczyna się cała wielka sprawa. Dlatego w 3 miejscach, na moich 3 przeźroczach pojawiło się słowo prawo.
Nie drążyłem tematu, nie jestem prawnikiem, ale to jest szalenie ważne. Świadomy lekarz, świadomy pacjent i rozsądnie skonstruowane prawo, co nie znaczy, że jak lekarz popełni błąd, bo też jak gdyby to trzeba jasno sobie powiedzieć, no to popełnił błąd i podlega wszelkim regulacjom prawnym, które mogą spowodować, że będzie za ten błąd ukarany. Także to nie jest tak, że jest zwolniony z robienia błędów. Natomiast wiele leków stosujemy rituximab, wiele leków pozarejestracyjnie, bardzo skuteczne to jest leczenie. Na zjazdach bardzo chętnie takie prace są pokazywane, właśnie specjalne, kazuistyczne, po to, żeby uleczyć kolejnych chorych. I chory mówi, proszę bardzo, trzech chorych wyleczono, ja chcę być czwarty. Prawda? I zaczyna się pewien problem. Ale to jest duże zagadnienie, na które odpowiedziałem tylko w małym kawałku. To jest naprawdę duże zagadnienie. Profesor Krawczyk. Leszku, tytuł twojego wykładu, dokąd zmierza medycyna. Tak troszkę tylko poruszyłeś problem edukacji. Myślę, że ta edukacja dotyczy zresztą nie tylko naszej uczelni i nie tylko medycyny. Czy zgadzasz się z tym, co pokazałeś, co Amerykanie zaczynają robić, czyli żeby kształcić lekarza w ciągu 3 lat, kiedy my i ty i ja i wielu z nas tutaj wie, że żeby wykształcić lekarza, to nie trzeba 6, to trzeba 12, 15 lat, żeby... Ponieważ leczenie nie polega na tym, żeby założyć gips, tak jak powiedziałeś, bo jest złamana kość promieniowa. Lekarz musi nie tylko wiedzieć, dlaczego tak robi, ale również cały proces zrozumieć. I w związku z tym, czy my powinniśmy patrzeć w tym kierunku, bo jeśli tak, to wracamy do tego, co było, kiedy nie było lekarzy w Polsce, czyli byli felczerzy, którzy mieli uprawnienia, prawda? Ja osobiście nie czuję tego trendu i uważam, że jeżeli rzeczywiście miałoby to zmierzać w tym kierunku, to chyba byli, może już na szczęście, nie za mojego pokolenia, ci, których będą kształcili kolejni medycy, byliby wykształceni od leczenia paznokcia, a inni od leczenia wypadania włosów, a jeszcze inni od leczenia... W Japonii... Widziałem sam i nie mogłem się zadziwić, że jak wykonują jakiś zabieg operacyjny, to przychodzi jeden Japończyk, który zakłada 5 szwów, a potem przychodzi drugi, który zakłada kolejnych 5. Ale ich nie interesuje koniec operacji. Ich tylko interesuje, czy oni te 5 szwów dobrze założyli. Specjalnie pokazałem to przeźrocze właśnie, co się dzieje, żeby zwiększyć liczbę ludzi leczących, dlatego że wcale nie oznacza, że się tym zgadzam. Chcę powiedzieć, że na przykład w Austrii kształcenie trwa 6 lat, potem jest jeszcze praktyczny JAR, w Holendrzy mają 7-letnie studia medyczne. Także Europa zupełnie tego trendu nie podziela. Niemniej, skoro już Amerykanie wprowadzili, a wprowadzili, i argument, tak jak powiedziałem, jest prosty. Brakuje lekarzy i to, co się zrobił, ten Affordable Medicare Act, tak? Tak się nazywa to, co Obama wprowadził, prezydent Obama, brakuje im lekarzy dla 35 milionów ludzi, którzy będą teraz ubezpieczeni. Wobec tego otworzyli gwałtownie granice dla lekarzy, skrócili studia, wprowadzili nurse practitioner. Czyli jak gdyby potrzeba dnia, nawet widać dlaczego to zrobili. Natomiast ewidentnie nie jest to dobra droga i to co w innym miejscu pokazałem, jeżeli Państwo mógłbym coś radzić, nie chciałbym radzić, bo nie jestem w tej pozycji, żeby radzić, to wybierać dobrego lekarza, który jest wykształcony, dobrej uczelni, odpowiednio długi czas i dobry szpital. Także jeżeli Państwo macie jeszcze wyższe wykształcenie, to i mieszkacie w Ursynowie, na Ursynowie czy Wilanów, to 100 lat życia jest zagwarantowane. Bardzo dziękuję za ten bardzo taki wciągający wykład. Muszę powiedzieć, że ja mam jeden niepokój w odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza medycyna. Ja jestem neurologiem, zajmuję się chorobą Parkinsona, ale jakby nie w tym rzecz. Dla przedstawiania się, kim jestem. Mam taki niepokój, że uczymy studentów znalezienia w Google czy w dowolnym innym internecie, prowajderze internetu, odpowiedzi na pytanie, na co ten pacjent jest chory. Przestaliśmy, moim zdaniem, zwracać uwagę na to, że każdy przypadek jest nie tylko statystyczny, w związku z tym epigenetyka, to co mówił Samoliński, można znaleźć, to wiadomo, że prawdopodobieństwo 28 albo 120%, że to jest właśnie to i tyle i to mi wystarczy. Przestaliśmy myśleć,
o tym przy każdym przypadku, że może być czymś innym, że to może być co prawda niekoniecznie ultra rare disease, ale może być jednak czymś innym i wobec tego podejście do pacjenta wymagać będzie trochę czegoś innego niż, niż zwykły standard. A do pana profesora, są oczywiście próby genetycznego leczenia i w chorobie Parkinsona jest opublikowano kilka przypadków, notabene między innymi polski neurofizjolog, neurochirurg, neurolog Chris Bankiewicz w San Francisco robi przeszczepy wektorów zawierających gen dla takiego enzymu potrzebnego do powstawania dopaminy i wszczepia to. I to, co opublikowano, to na razie mówi tylko tyle, że u tych pacjentów nie zaobserwowano pogorszenia, co też jest dosyć ważne. To jeżeli tylko mogę, to jest właśnie jeden z tych 3000 triali zarejestrowanych, ale właśnie do czego to doprowadzi, to jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Natomiast ja jednak odpowiem na to pytanie panu profesorowi Friedmanowi i na to, co wcześniej padało, bo teraz jak gdyby dotarło do mnie, na czym polega jak gdyby pewien zarzut, który się tutaj pojawił. Otóż ja chcę powiedzieć tak, jeżeli tę genomikę, proteomikę, transkryptomikę, fenomikę połączymy razem dla konkretnego chorego, to zaczyna mieć sens. Ja mówiłem tu o różnych chorobach, no to weźmy, o pierwszej mówiłem o toczniu, o drugiej mówiłem o cukrzycy, weźmy toczeń. Toczeń rozwija się u chorego, który jest zakażony wirusem Epstein-Barr, ma antygen EBNA dodatkowo, ma niedobór C2, C4, genetycznie, co można określić, ma polimorfizm w białku CRP, co można określić i wszystkie kolejne etapy, które mają przebiec, ma wolne S-free DNA, na poziomie takim jak trzeba, z fragmentami ZPG, które się powtarzają w odpowiedni sposób. Ma TOL7, TOL9, mutacje w komórce. Bo teraz zaczynam o medycynie. Pan profesor Węgleński mnie uprzedzał, że nie mówił o medycynie. Teraz zacząłem mówić o medycynie. Więc jeżeli ma mutacje w TOL7, TOL9 na poziomie makrofaga, który źle prezentuje DNA limfocytowi B i dojdzie do immortalizacji limfocyta B, bo sieć NET wydzielana przez granulocyty jest zaburzona, to czy chce, czy nie chce, jest trafiony, zatopiony, będzie miał toczeń układowy trzewny. Pytanie kiedy? I jeżeli ja to wiem i wykryję mu 5 lat wcześniej przeciwciała odpowiednie, których jest tabela cała, co mogę zrobić kupując Elajzy za 2200 w aptece na rogu ulicy, to ja właściwie mogę powiedzieć z dokładnością do jednego roku, kiedy będzie miał chorobę. Ja nie wiem, jak go leczyć. Może go będę leczył genetycznie. Ale jak będę leczył genetycznie, skoro ja w tej chwili Państwu wymieniłem chyba 7 miejsc, w których doszło do zaburzenia. Które miejsce jest ważniejsze? Które mam leczyć? A jak mam zabrać tego wirusa, którego nie umiem zabrać, bo tam musi Epstein-Barr się po drodze pojawić? Dobrze by było, żeby jeszcze zmutował i połączył się z retrowirusem K117. I tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy i teraz rozmawiamy poważnie o medycynie. Czyli ja teraz odpowiadam na te wszystkie poprzednie pytania. To jasne jest, że nie jest statystyka. Ja nie biorę statystyki, nie kładę sobie na biurku i mówię, statystycznie to pan ma taką chorobę, czy pani. Nie, nie. Statystycznie tak, ale dopiero wtedy używam tego wszystkiego, co wiem lub mogę wiedzieć. Dokładnie, precyzyjnie sprawdzam i wtedy mogę go leczyć. Temu dam sterydy, temu dam to. I jak gdyby zaczyna się znowu zupełnie inna rozmowa. Ale ja chcę, żeby chory wiedział, bo jak chory nie będzie wiedział, to tak jak z tą stopą cukrzycową, ja go po 24 godzinach nie wyleczę. Może go dopiero wyleczę tak, że będzie miał 100 lat, będzie chory na wszystkie choroby, które miał, ale będzie miał 100 lat. Więc jeżeli będzie miał 100 lat i będzie miał 10 chorób i będzie sobie dalej żył następne 100 lat, to w porządku. Także ja nie jestem w stanie wszystkich chorób człowiekowi zabrać. Ja chcę, żeby on żył 120 lat. To jest moje dzisiaj, że tak powiem, moje marzenie. Ja bym komentarz do tego zrobił gdzieś w końcu, w drugiej połowie lat 90. Zamierzono sekwencjonować, poznać ludzki genom, to znaczy cały genom, co się udało w 2002 roku. Teraz w tych 90. latach koszt tego przedsięwzięcia był większy niż budżet całego Maxa Plancka w Niemczech i Niemcy się wtedy nie zdecydowały. W tej chwili koszt sekwencji genomu jednego człowieka prawdopodobnie on rok temu był 10 tysięcy dolarów. W tej chwili prawdopodobnie już zszedł do 1000 dolarów. I te technologie nie tylko rozpoznawania miejsc zmutowanych, ale wstawiania czy podmieniania
genów, wydaje mi się, że niesłychanie szybko będą się rozwijać. Wobec tego to, co teraz wydaje się, że jest takie bardzo skomplikowane i technicznie trudne, to przypuszczam, że za ten Phil Collins, który sekwencjonował pierwszy genom, on twierdził, że właśnie 2020 to będzie okres, wejdzie ta spersonalizowana medycyna, gdzie będzie znajomość wszystkich genów człowieka będzie umożliwiała dostosowanie do tego pacjenta jakichś konkretnych metod leczenia, być może terapii genowej. Znaczy 1000 czy 2000, też się na tym nie znam, tutaj są specjaliści z Instytutu Biochemii i Biofizyki, oni mogliby powiedzieć, ale to głównie jest, zresztą pan też jest genetykiem, doskonale wiele to kosztuje, ale to jest sekwencjonowanie głównie egzonów. Gdybyśmy chcieli robić introny i egzon, to trochę drożej się robi, bo z cDNA się nie da tego zrobić. Także to jest troszkę bardziej skomplikowane. Są geny nieciągłe, niektóre geny zapisują na przykład w 14 miejscach. Żeby, no to jak gdyby zaczynamy wchodzić, to jest znowu układ macierzowy, zupełnie inny i nie taki prosty, jak myśmy kiedyś myśleli liniowo. Ale co chcę powiedzieć, na przykład Szwedzi w Karolinska Instytut, czyli w Solnej, zrobili specjalną pracownię, która w chorobach jak gdyby robi całe genotypowanie, egzony, introny. Oni wszystko robią, sekwencjonowanie nowej generacji. Zajmuje im to 48 godzin, cały genom człowieka w tej chwili i całe grupy pacjentów w ten sposób analizują, zbierając dane. Wobec tego za chwilę, to zaczęli 2 lata temu, wobec tego za chwilę będzie tak, że będziemy czytali, jakie geny rzeczywiście należy przypisać do danych chorób. Ale przypomnę, że białek jest 1 000 000. Czyli to już to zaczyna się trochę komplikować. Także same geny nie wystarczą. To będzie ta epigenetyka właśnie, bo to będzie gwałtownie się skomplikuje. Pan profesor Szabarski. Dziękuję. Niezwykle inspirujący wykład i niezwykle prowokujący wykład. Ja nie jestem lekarzem. Ja jestem filozofem. Zajmuję się etyką, zajmuję się bioetyką. I chciałbym wiedzieć, dokąd zmierza medycyna. Jeśli mam na to pytanie odpowiedzieć jako filozof, nie jako lekarz, to ja bym odpowiedział tak. Medycyna zmierza do zapaści. Do zapaści aksjologicznej. I postaram się to uzasadnić. Znakomity wykład pana profesora kładł główny akcent na fakty, informacje. Wiedzę. Ostatni slajd akcentuje wiedzę. Ale wiedza to jest połowa problemu. Im więcej wiemy, tym więcej mamy problemów. Z całą pewnością wiedza medyczna będzie rosła wykładniczo. Suma informacji lawinowo narasta. To widać w tych bibliografiach. Pytanie jednak zasadnicze. Jaki jest sens tej wiedzy? Co my dzięki tej wiedzy potrafimy osiągnąć? Do czego zmierzamy? Rzeczywiście do czego zmierzamy? I ja nie mówię o jednostce. Ja nie mówię o rodzinie, o małej grupie społecznej. Ja mówię o całym gatunku ludzkim. Więc medycyna to nie jest tylko gromadzenie wiedzy. To są także wartości. To są owe dwa porządki faktów i wartości, które wspólnie tworzą to, co Amerykanie bardzo pięknie nazywają medicine as a moral enterprise. Medycyna jako przedsięwzięcie moralne, ściśle moralne. I my nie uciekniemy od wartości, my nie uciekniemy od powinności, my nie uciekniemy od wyborów. I to było w wykładzie pana profesora, ale pan profesor łaskawie zostawił to nam. Zostawiam to państwu do rozważenia. Lek na demencję na przykład. Cudowny lek. Blokuje demencję, powoduje raka wątroby. Będziemy stosowali? Powinniśmy stosować, czy nie powinniśmy stosować? Otóż takich pytań właściwie w odniesieniu do każdej terapii, do każdego pacjenta, na każdym etapie życia można zadać tysiące i my nie wiemy, jak na nie racjonalnie odpowiedzieć. Ja mam wrażenie, że stoimy na progu
radykalnej zmiany moralnego paradygmatu medycyny. Dawniej ratowaliśmy każdego, bo życie jest święte, bo życie jest cenne, bo chcielibyśmy żyć 120 lat. 120 lat w demencji? Co do mnie? Ja dziękuję. Nie skorzystam. Mówimy o jakości życia. Jeśli jakość życia, no to jakie parametry? Kto je mierzy? Kto wyznacza? Kto wybiera? Kto będzie żył? Kto nie będzie żył? I dodatkowo coś, co w tej chwili podcina nam wszystkim nadzieję na lepsze zdrowie, lepsze życie, mianowicie koszta leczenia, koszta rozwoju. Amerykanie wyliczyli, że jeśli dalej nakłady na medycynę, na leczenie i rozwój będą rosły w tym tempie, to w roku mniej więcej 2083, jeśli dobrze pamiętam, cały budżet amerykański trzeba będzie przeznaczyć na leczenie. To są tragiczne wybory. Jeśli my mamy to w jakiś sposób porządkować, to prawdopodobnie musimy dokonać radykalnej zmiany w naszym sposobie myślenia i określić, na czym nam najbardziej zależy. Czy na długim życiu, czy na dobrym, intensywnym, szczęśliwym życiu na maksymalnych obrotach. I negocjować z lekarzem, czy 10 lat w demencji, czy tylko rok na dużych obrotach w pełnej sprawności pamięci, intelektu. No, to są rzeczy ważne. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za te uwagi i bardzo się cieszę. Widzę, że zrobiłem błąd w jednym przeźroczu, bo nie dopisałem filozofii w tym miejscu, gdzie napisałem, co z tego, co można zrobić i co będzie opisane, będzie zastosowane w życiu. Tam również się pojawia filozofia. Właśnie się cieszę, bo to było skierowane do historyków, to pokazałem Państwu odcinek na przykład, gdzie długość życia w Polsce się w ogóle nie zmieniała, a potem nagle gwałtownie zaczęła się zwiększać, a wszyscy bardziej zaczęliśmy narzekać. To też jest ciekawe. Także to jest do polityków, do filozofów, do historyków, już się powtarzam, do etyków, do ekonomistów. To jest stąd wiele pytań zadałem i zostawiłem otwartych. Ja nie znam odpowiedzi. Pan sobie myślę, że też, jak gdyby, jeżeli dobrze zrozumiałem, zwrócił nam uwagę, że będziemy jak gdyby ewaluowali i cały czas ewoluowali, czyli będzie zmiana naszego patrzenia, naszych poglądów. I też chyba, gdybym dzisiaj zapytał pana profesora, co za 10 lat o wielu rzeczach będziemy myśleli, to myślę, że też nie byłaby to prosta odpowiedź i wymagałaby pewnego takiego rozbudowania tej odpowiedzi, prawda? Także odwracam trochę gdyby piłeczkę w drugą stronę. To nie tylko dotyczy medycyny. Natomiast rzeczywiście i przypomnę to przeźrocze, że w Polsce za 20 lat, jeżeli PKB nie będzie rosło tam odpowiednio szybko, zawałowcy będą gorzej leczeni niż są leczeni teraz. W gazecie we wrześniu leciałem w samolocie i tam amerykańska gazeta, jest symulacja, co by było, gdyby zawały leczyć w taki sposób, że karetka przyjeżdża pogotowia, to jest amerykańska gazeta, nie mówimy tutaj o żadnych jakichś tam, no, i że oni będą, karetka przyjeżdża, zespół z karetki podaje zastrzyk dożylnie z leku tam rozpuszczający zakrzep, zostawiają paczkę leków, siedzą godzinę z chorym i wychodzą. I były symulacje, czy to poprawi wyniki, czy pogorszy, czy będą takie same, czy będą inne. Za chwilę sobie można wyobrazić, tak samo z udarem będzie leczenie i tak dalej, i tak dalej. Na poważnie, artykuł na poważnie, co by było, gdyby taką metodę zastosować. I argumentacja była, bo żadna kasa ubezpieczeń zdrowotnych tego nie wytrzyma. Ludzi po 65 roku życia 100 lat temu w ogóle nie było. Bismarck, wprowadzając wiek emerytalny 65 lat, wprowadzał, że emerytura jest po 65 roku życia, bo tych 65-latków nie było. Wobec tego mógł spokojnie wprowadzić emeryturę. Natomiast te problemy, których nie było 100 lat temu, pojawiły się teraz zupełnie inaczej. Ale to jest jak gdyby zupełnie inne zagadnienie. To już nie medycyna. Dlatego w Rosji nie wprowadzane jest podwyższenie wieku emerytalnego, bo jest 55 kobiety, 60 mężczyzn i praktycznie nikt nie ma szansy statystycznie dożyć do tego wieku. Ktoś jeszcze... Dzień dobry. Ja mam tak, jeszcze tak wracając do tej statystyki, bo ja nie jestem lekarzem, ale chciałbym się tak prowokacyjnie zapytać, czy przypadkiem
kierunek, w którym zmierza medycyna, biorąc pod uwagę rozwój technologii, obecność matematyków tu i ówdzie i za chwilę nagle nawet w szpitalach, nie doprowadzi do tego, że rozdzielimy fundamentalnie diagnostykę i leczenie? To ja zadam bardzo proste pytanie, czy co w tym złego? Ja się tylko pytam, czy przypadkiem nie będziemy kształcić lekarzy wyłącznie po to, żeby... A nie, to zmieniliśmy pytanie teraz. No, kształcić lekarzy jak najbardziej ogólnie, bo tylko ktoś, kto to ogarnia z pewnego poziomu, jest w stanie to robić. To ja też przewidziałem to pytanie, mówiąc, że leczmy się w dobrym szpitalu u dobrego lekarza. To przewidziałem. Natomiast to, że się będzie rozdzielało, tak, już w tej chwili, jeżeli radiolog opisuje pewne rzeczy, to nie leczy, robi diagnozę. Także w wielu miejscach jest tak, że ta technologia pozwoliła, czy doprowadziła do takiego częściowego rozdzielenia, ale częściowego tylko. I nie denerwujmy się, że matematycy coś będą robili, bo przyjdzie moment, że bez chirurga czy bez internisty nic się dalej nie zrobi. Także oni będą, my nie boimy się o brak pracy. Myślę, że podziękujemy jeszcze raz za wspaniały wykład i Państwu. Bardzo.